Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek. I Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce. Dzisiejszy odcinek jest inny niż wszystkie dotychczasowe. Ci, którzy nas oglądają, już to widzą. Jest inny, bo jak dotąd Jakub i ja z mniejszym lub większym powodzeniem staraliśmy się być ekspertami od wszystkiego jak to podcasterzy polityczni, a dzisiaj zaprosiliśmy dwóch prawdziwych ekspertów, powiedziałbym certyfikowanych ekspertów i powszechnie uznanych, w temacie, którym będziemy się zajmować, a zajmować będziemy się Rosją, jej sceną polityczną i odrobiną kremlinologii. A ekspertami tymi są autorzy książki, która daje nam pretekst do dzisiejszego spotkania, książki Watacha Putina, która ukazała się Nakładem wydawnictwa Czerwone i Czarne, a są to pan profesor Hieronim Grala. Witam. Oraz witam. pan redaktor Witold Jurasz. Kłaniam się, dziękujemy za zaproszenie. No to Jakubie, od czego zaczniemy? Panowie, my mamy w dzisiejszym programie taki podział na dobrego i niedobrego policjanta. Ja jestem oczywiście tym drugim, bo Marcin jestem pełnym kurtuazji i uprzejmości, więc moje pytanie będzie z gatunku tych na ostro, żeby potem rozmawiało nam się łatwiej. Dlaczego i po co nam kolejna książka o Putinie? Czy mało jest ich w Polsce? Czy to jest temat niezbadany? Czy brakuje nam wartościowych publikacji na naszym rynku książkowym, które tłumaczyłyby fenomen przywódcy Kremla i jego ekipy? O co z tym chodzi? No to ja. To po pierwsze, ten taki sposób zadania pytania, żeby było napięcie, to ja bym powiedział także, że zainspirowałeś się Władimirem Władimirowiczem, on też tak lubi na początku. Najpierw <grych> sympatycznie. No nie, u niego to raczej na przykład jak Angela Merkel przyjmował, a Angela Merkel się boi psów, to, to wbiegł Labrador koni. Rzucił się na panią kanclerz, która zesztywniała. No, rozumiem, że gdybyśmy nie nagrywali zdalnie, to spuściłbyś na nas psy. Dlaczego kolejna książka jest potrzebna? No, to pewnie na to pytanie odpowiedzą czytelnicy, decydując się lub nie decydując się na jej zakup. Ja mogę powiedzieć, czym ta książka się różni od innych. Ono się różni tym, że piszemy owszem o Putinie, ale tak naprawdę z większość książki to jest opis jego otoczenia, jego najbliższych współpracowników. Bo trzeba rozumieć, czy jego współpracownicy to są. Mesjanistyczni imperialiści, tak jak on wydaje się, że dzisiaj jest, czy nostalgiczni imperialiści, czy cynicy, którzy w ogóle w nic nie wierzą? Bo odpowiedź na to pytanie powie nam, co dalej. No i wreszcie, jeżeli już mowa o samym rozdziale o Putinie, to trzeba. Troszkę odczarować tą postać i zobaczyć go takim, jakim on jest, naprawdę. A on nie jest ani wybitnym wywiadowcą, jak przez lata chcieliśmy go widzieć, ani też nie jest kompletną niedojną, jak z kolei chwilami go widzimy dzisiaj. Prawda jest po prostu bardziej złożona. A wydaje mi się, że tą prawdę jakoś nam się udało opisać z dwóch powodów, z trzech. Po pierwsze, obydwaj tam pracowaliśmy. Po drugie, bo czytelnicy mogą takie odnieść wrażenie po przeczytaniu książki, że jesteśmy równie mądrzy, to jakby wyjaśniam, że tak w redakcji wyszło, że jest proporcja yy, Jurasza do grali 50-50, tak przed redakcją ta proporcja była nieco inna, więc nie jestem równie mądry, jak mój współautor. Yy, I wreszcie jest trzeci powód, Otóż profesor Grala był dyrektorem Instytutu Polskiego w Moskwie, co jest istotne, ale być może jeszcze istotniejsze, był wcześniej dyrektorem Instytutu Polskiego w Petersburgu, czyli w Mateczniku. I zna tych, przynajmniej niektórych z tych ludzi, którzy dzisiaj są u władzy, a nie jedynie o nich czytał. W, Polsce, w polskiej y, y, rosyjskologii, putinologii jest bardzo wielu takich, którzy rosyjskiego nie znają, i są ekspertami. No więc tutaj mamy, że tak powiem, zupełnie inny case. Ym, y, profesor Grala jest akurat wielkim fanem. Jakbyście kiedyś chcieli zrobić podcast o operze, to serdecznie profesora polecam. Y, natomiast y, Hieronim Grala się w, tam zajmował y, polityką. Y, y, no, chyba, że w ogóle zrobił coś zupełnie innego i chodził na długie spacery w parku, podnosząc y, 17 kamień położony przy czwartym drzewie na lewo od y, siódmej gałęzi. Ale jeżeli tak było, to nam tego nie powie. Poza wszystkim jego dobrotliwy uśmiech dowodzi, że tak nie było, lub też uważa mnie za kompletnego idiotę, że pozwalam sobie na takie żarty. To tyle mojego. To zaraz na moją posiadacz dobrotliwego uśmiechu, profesor Hieronim Graal. No cóż w tej opowieści mojego współtora przyjaciela mnożyły się jedna za drugą takie klasyczne kalki. Nawet kamień musiał być 17, bo 17 mówić wiosnę. No. Poza tym teraz będę się musiał wypierać, że chodziłem na długie spacery, co nie jest prawdą, bo nie sposób jest nie chodzić na długie spacery w Petersburgu, a parków też tam jest dostatek. E, proszę Państwa, Szanowni Panowie, no problem polega rzeczywiście na kilku kluczowych kwestiach. E, Witold nie wspomniał o jednej rzeczy, że w istocie rzeczy prawie każda, a może nawet każda pozycja z dostępnych na rynku e, budziła w nas pewien opór, a to metodologiczny. A kto? Faktograficzny. Jak tu się robi dopiero ciekawie. I tak dalej. No, yy, no przepraszam, no, nie da się, nie wymieniając nazwisk, żeby nie było lokowania produktu, no nie da się yy, wyprodukować książki, yy, będąc korespondentem poważnej anglosaskiej agencji zupełnie nowe informacje dostarczone przez zupełnie starych informatorów z mediów rosyjskich. I to ma być nowość. My to tłumaczymy i u nas jest nowalika na rynku, prawda, o e, rosyjskiej polityce. Poza tym rosyjska polityka ma to do siebie, że realizuje ów proces, który francuscy mediewiści nazwali długim trwaniem. To są długie marsze do kariery. Jak się nie pamięta, kto, kiedy, kiedy kim był, lat temu 30, i z kim się wtedy przyjaźnił, to się zazwyczaj po prostu nie wie, dlaczego powstają takie, a nie inne konfiguracje, dlaczego takie, a nie inne e, powiedziałbym, efekty synergii pewne koterie uzyskują, i tak dalej, i tak e, dalej. Tak się składa, że sumowanie naszych doświadczeń, Sumowanie naszej wiedzy nie tylko z czasów dyplomatycznych, ale praktycznej i teoretycznej wiedzy mojego współautora z kraju, gdzie mechanizmy rosyjskie pracują, czyli z Białorusi, bo dodajmy, że jednak praca na stanowisku szefa polskiej misji w Mińsku przecież dała zupełnie inną perspektywę Witoldowi Urasowi niż perspektywa z pozycji pracownika Wydziału Politycznego w Polskiej Ambasadzie w Moskwie, bo to, to jednak bardzo poszerza horyzont. A ja z kolei byłem w tej dobrej sytuacji, że niektórych z moich partnerów politycznych, powiedzmy to, z rosyjskiej elity znałem 20 lat wcześniej w innym wcieleniu, ponieważ starzyliśmy się razem, tylko ja jako uczony, a oni jako politycy. Ale proces starzenia był ten sam. W związku z czym, to jest inna perspektywa. No jeżeli się no, brutalnie tutaj się obnażę i przyznam, że ja się Rosją zajmuję od 76 roku, a aktywnie jako badacz od 80, no to po 40 latach, z których to lat spora część jest spędzona w Moskwie, w Petersburgu, ale również w ośrodkach prowincjonalnych. Stąd również kontakty z prowincjonalną elitą. A przez te 9 lat pracy dyplomatycznej, no jednak 50 z górą podmiotów federacji zwiedzonych i też zawierane na pewnym poziomie tam kontakty. No to wspólnie daje nam taką sumę doświadczeń, nie wiem czy wiedzy, ale na pewno informacji, że jest to po prostu no jednak jakieś tam unikalne. Nie bójmy się tego słowa zaświadczenie i stąd był nasz wspólny sprzeciw czasem, że cytujemy jak proroctwo pyci, jeden czy drugi głos na ogół Zachodu, a to jak mówili starożytni jest pycia z przekroczonym terminem. O i taka jest geneza. To ja tylko jeszcze powiem tak dosłownie jedno słowo kiedy profesor Grala wspomina o tym, że trzeba znać to tło, to rosyjska elita jest powiązana ze sobą nieprawdopodobną siecią związków, związków biznesowych, związków rodzinnych, czasami przyjaźniami z czasów uniwersytetu, czasami ze szkoły. No, trzeba znać to tło, tak, żeby na przykład zrozumieć polską lewicę, trzeba rozumieć, że na przykład niektórzy jej niektórzy przywódcy będący nadziejami zaczynali od przyjaźni, które uczyniły ich bynajmniej nie lewicowymi. Tak to bywa. To prawda. No to tak, skoro zły glina zadał pytanie jątrzące, to teraz ja, ja będę dobrym gliną, tak jak było zapowiedziane. Ja jestem tym, który częstuje papierosem, mówi, że kolega jest narwany, ja się chcę dogadać. Więc zadałbym takie pytanie rozprowadzające. My w Polsce, nasz komentariat oferuje nam generalnie dwie medialne, propagandowo uproszczone wizje rosyjskiej elity. Jedna jest taka, owej Watachy Putina tytułowej. Jedna jest taka, że to są geniusze zła, chłodni profesjonaliści, którzy wszystkich rozgrywają, upokarzają, planują 14 kroków do przodu i zawsze wygrywają. E, a druga jest z kolei idealnie przeciwna to znaczy jest, są to funkcjonariusze operetkowego reżimu, którym wszystko się sypie w rękach. E, a jak jest naprawdę? No cóż. Zacznijmy od tego, że ponieważ Rosja jest dużym, a nawet bardzo wielkim krajem, i to pod każdym względem, to oczywiście wszystko tam występuje po trochu. Świetnie wiemy, że wśród tej elity zdarzają się postacie, które jakiś tam kaprys historii wyniósł do stanowiska wysokiego i które właśnie znakomicie by się realizowały w operetce i co więcej, jako statyści, a nie soliści. Już gorzej byłoby z technikami sceny, bo na pewno by coś urwali. Natomiast jeżeli chodzi o potencjał z kolei tych najważniejszych graczy, to spora ich część, po pierwsze, robiłaby kariery polityczne przy tym potencjale, jaki posiadają, pewnie w każdym innym systemie. Oj, z pewnością w każdym innym systemie totalitarnym. To nie ulega wątpliwości. No i nie bójmy się powiedzieć, że systemy totalitarne to nie jest zbiorowisko przygłupów, bo jeżeli, mm, nie kwestionując wyroków Trybunału Norymberskiego, zgodzimy się co do tego, że szacht znakomitym ekonomistą był. A Goebbels to jednak jest klasyk propagandy, no to przekładając to jako wzorzec, dobrze możemy się nim posłużyć i wiemy, kto w otoczeniu Putina właśnie jest szachtem, kto szperem, z Geringiem jest problem. No, w każdym razie, W każdym razie obie te narracje, o których. Pan wspomniał, jak to zazwyczaj bywa w przypadku narracji skrawnych i całkowicie biegunowych, no w polityce nie pracują. Giną wszelkie stany pośrednie, podcienie, cienie. Nie ma tego. A tu po prostu my chcemy mieć plus z minusem. I to jeszcze nie ustaliwszy, gdzie ma być plus, a gdzie minus. Mm -hmm. um, Nie to idzie. No to ja bym może odniósł się do tej analogii do Trzeciej Rzeszy, bo jest trochę tak, że kiedy myślimy o Trzeciej Rzeszy, to rzeczywiście najczęściej myślimy o tych najgorszych z najgorszych, o prawda Himmlerze, Heydrichu i innych. A zapominamy, że Trzecia Rzesza to byli też wybitnie inteligentni ludzie. Przy czym wśród tych wybitnie inteligentnych ludzi byli tacy jak Sper, który wszakże osądzony został w Norymberdze, ale też tacy ludzie jak Karl Wolf, postać, która mnie zawsze najbardziej fascynowała, czyli trzeci, a po śmierci Heidricha drugi człowiek w SS, który aż do lat 60. w ogóle nie został osądzony. Bo był w stanie się ustawić doskonale, poddając wojska niemieckie we Włoszech Amerykanom. Jeżeli spojrzeć na tą rosyjską elitę, to, to ja tam więcej widzę takich technokratów niż fanatyków, prawdę powiedziawszy. Natomiast oczywiście jest pytanie, jak to się stało, że ci technokraci w którymś momencie zaczynają tak żałośnie przegrywać. Chociaż to nie znaczy oczywiście, że nie mam na myśli, że militarnie Ukraina odzyska wszystkie okupowane terytoria, jak niektórzy hiper optymiści w Polsce sądzą, bo ja akurat w to nie wierzę. No i powiedziałbym tak, że to znowu jest w zasadzie ta sama historia, mianowicie system był taki, że ci mądrzy i inteligentni, co nie znaczy, że dobrzy i moralni, Ludzie w którymś, do któregoś momentu mają wpływ, a potem tracą go, dlatego że sama idea systemu jest taka, że ona ich wyłącza z zarządzania państwem. I to jest taki paradoks w gruncie rzeczy, że ten system, który spowodował, że Putin w którymś momencie przestał słuchać doradców, to, to, to Ten proces już miał od dawna miejsce, bo było widać, że na przykład Ławrow miał coraz mniej do powiedzenia, no ale powiedzmy, że jeszcze przynajmniej ogólnie miał coś do powiedzenia, żeby czy wojnę zaczynamy, czy nie, a teraz to już w ogóle nie ma nic do powiedzenia. Otóż to jest dla nas bardzo dobry proces, my na tym wygrywamy. To znaczy to jest strasznie smutne, że to się dzieje kosztem życia Ukraińców. Dziesiątek, a zapewne setek, bo jak zliczyć ofiary cywilne i wojskowe, to, 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 to pewnie 100 tysięcy już spokojnie przekroczyliśmy, a zanim ta wojna się skończy, to się nie zdziwi, jak to będzie ćwierć miliona. No ale my, jako Polska, w gruncie rzeczy na, tym, na tej utracie kontroli, po, kiedy mówię utracie kontroli, to celowo używam takiego dziwnego sformułowania, bo nie mówię szaleństwie. Bo to nie jest szaleństwo. To jest logiczne postępowanie w ramach innego paradygmatu. I w ogóle w myśleniu o Rosji są dwa bardzo ważne momenty. To znaczy, po pierwsze, po pierwsze to, że taka myśląc o niej i usiłując logicznie analizować, trzeba, trzeba zapomnieć o naszej logice, trzeba myśleć ich logiką. I drugi wątek, jak myślimy o Buczy i Irpieniu i innych miejscach, gdzie doszło do zbrodni, to mnie osobiście nie przeraża, że to robili się pacze, bo jakby niczego innego się po siepaczach nie spodziewam. Ciarki przechodzą po plecach, kiedy sobie uświadomimy, że to robili ludzie, którzy, gdyby Rosja rozwijała się w zupełnie innym kierunku, Choćby nawet demokratycznym, w gruncie rzeczy by się świetnie w tej Rosji odnaleźli. Tak samo jak świetnie w Republice Weimarskiej, gdyby Hitler nie doszedł do władzy, odnaleźliby się niektórzy z jego najbliższych współpracowników. To dopiero jest coś, co jest przerażające. To jest coś, co, o, o czym warto pamiętać, że źli ludzie są tacy całkiem zwykli, ja wiem, że to jest zupełnie banalna myśl, bo bo to jest słynna banal, banalność zła, tak? Ale przecież z tym mamy do czynienia dzisiaj. Te mhm. porównania do trzeciej Rzeszy to nie jest takie zupełne redukcja, bo z panów książki się dowiedziałem, że elita kremlowska na przykład z podziwem patrzy na Hjalmara Szachta i próbuje dojść do tego, jak on trzymał w jakimś zwartym mordunku gospodarkę III Rzeszy przez całą wojnę, więc oni sami szukają tam źródeł inspiracji, że już nie wspomnę, że Wagnerowcy szukają w SS-manach i im się jakoś to godzi. Ich żarliwy rosyjski nacjonalizm połączony z apologią skrajnego niemieckiego nacjonalizmu. Ale to spróbujmy sobie tu, zwróciłbym adwokację uwagę na jedną rzecz, bo jeżeli po dorobek i osiągnięcia szachta Najbardziej zaufana postać z ekonomiki prezydenta Putina, czyli pani Prezes Nebulina, sięgnęła na przełomie w zasadzie lutego i marca ubiegłego roku, czyli na samym początku konfliktu, to znaczy, że owi technokraci w istocie rzeczy i na wojny od początku wiedzieli, w co państwo się. Zapewne ładuje. Czyli ona wyprzedziła pewne pytania, które miały być zadane, bo to nie góra jej zadała. To ona zadała pracę domową swoim ekspertom, swoim dygnitarzom w swoim banku. Czyli ta świadomość nie była. Ta sama świadomość zapewne była w Ławrowie, ta sama wiadomość była w szefie wywiadu. Oni mieli tę świadomość. Mało kto miał odwagę publicznie się przeciwstawić, no ale. No tu analogia właśnie z trzecią Rzeszą. Przecież e, decyzja o mm, wojnie, uderzeniu na Polskę, też w istocie rzeczy e, spotkała się z elementami milczącej opozycji, milczącego sprzeciwu. Tu jest w ogóle głęboka analogia, bo to e, uparte przekonanie Hitlera, że nikt za Polsko się nie ujmie, w istocie rzeczy wepchnęło trzecią Rzeszę w ten konflikt. Mhm. Ja bym chciał zapytać na drugą nóżkę panowie z kolei, gdzie analogie z trzecią Rzeszą i hitleryzmem się zatem kończą? Czy gdzie ich używanie przestaje być zasadne? Niekiedyś w wywiadzie Mark Galiotti powiedział, że Zachód uwielbia uważać Putina za kolejną inkarnację Hitlera lub szaleńca. Bo to zwalnia ten sam Zachód z za odpowiedzialności za wszelkie błędy, które wobec tego samego Putina popełnił. Otóż mówi on: No przecież to szaleniec. My nic nie mogliśmy zrobić. Chciałbym panów zapytać, gdzie ta analogia może nas zaprowadzić na Manowce i gdzie uważacie są granice jej przeprowadzania? To jeśli można. Okej, okay, to, ja to ja króciutko powiem tak. Najpierw. Może nie wprost odpowiem, otóż kilka lat temu prezydent Duda porównał ZSRR do Trzeciej Rzeszy. Oczywiście Rosjanie dostali na palpitacji serca. Ja udzielałem wywiadu takiemu radiu Biznes FM. Dzisiaj już ich rozgłośniom wywiadów nie udzielam, a tym, którym bym udzielał, to ich nie ma. No, chyba że na emigracji. I zadała mi pytanie e, dziennikarka, no taka nie nieproputynoska, czy ja też uważam, że III Rzesza i ZSRR to było to samo? Odpowiedziałbym pani, no to wszystko zależy od tego, jaki rok mnie pani pyta. Jeżeli pani mnie pyta o rok 1937, no to u was było gorzej niż tam. Jak pani mnie pyta o rok 1944, kiedy y, kominy, krematoriów y, w niemieckich obozach, Dymią, no to, yy, no to w Niemczech było gorzej niż u Was. Jak mnie pani pytała o moment, kiedy naszych yy, oficerów rozstrzeliwują w Katyniu, a Niemcy ich mordują yy, rozstrzeliwując yy, w różnych mi polskich miastach pod ścianą, to prawdę powiedziawszy, nie wiem, czy yy, chyba tak samo źle. Ale jak pani mnie pyta, czy Związek Sowiecki z roku 70 albo 88 był taki sam jak trzecia Rzesza, kiedy tam Auschwitz działa, no to oczywiście, że nie. To wszystko się zmienia w czasie. I ona na to zareagowała i mówi: No, to jak pan tak to mówi, to ja to rozumiem i mogę się zgodzić, bo inaczej to jest obraźliwe. I wydaje mi się, że to jest istotne i warto tej lekcji pamiętać o wniosku z tej rozmowy płynącym. Gdzie dzisiaj jest ta różnica? No różnica jest, można powiedzieć co za różnica, czy, 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 czy się zabije milion, czy sto, czy pięćset osób, czy tysiąc. No ale jednak różnica jest. No, różnica jest w totalitaryzmie, to znaczy niemiecki był można powiedzieć, kompletny. Eee, mm, owszem, można było być e, późniejszym kanclerzem Konradem Adenauerem i zajmować się różami w ogrodzie, e, ale to było maksimum tego, na co można było sobie pozwolić. E, a w Moskwie można sobie pozwolić na występowanie w opozycyjnych kanałach, które wszakże tylko na YouTube działają, bo to nie jest tak, że wszyscy w nich występujący są na emigracji. No więc, za coś takiego w Trzeciej Rzeczy natychmiast by się trafiło do Sachsenhausen. No bo oni opozycjonistów czy tych przeciw raczej wysyłali do zachsenhausen niż do, niż do Auschwitz, prawda? No i jeszcze ewentualnie tam kilku innych obozów. Więc te różnice są duże. No Rosja jest totalitarna. To zresztą od razu powiem to, przepraszam, copyright. To profesor Grala użył takiego wyrażenia, że Rosja jest totalitarna punktowo. To znaczy tam skala tego, tego autorytaryzmu, slash dyktatury, slash totalitaryzmu, to się zawsze różniła. Zawsze w Czeczeniu było gorzej niż. Na prowincji, ale na prowincji było gorzej niż w dużych miastach, a duże miasta się jeszcze różniły na Moskwę i, i Petersburg i całą resztę. Do jakiegoś stopnia to się zachowało, z tym, że wszystko się przesunęło w kierunku tym złym. Także tak, trzeba tutaj widzieć pewną, pewne, pewne, pewne podobieństwa, ale też różnice i zachować miarę. W opisie, przy czym mówiąc, zachować miarę, nie mam na myśli zachowywać miary w opisie rosyjskich zbrodni wojennych, no bo jakby tutaj to trzeba opisywać z całą brutalnością tego, co się, co się dzieje. To, od czego Pan zaczął, czyli to porównywanie winy wobec wypuszczenia na świat przez świat. Demokratyczny bestii putinowskiej, kto tu ponosi za to odpowiedzialność. No, przecież tu jest, jeżeli tak posługiwać się tym modelem, to analogia istnieje, ponieważ świat w swoim czasie inwestował w Trzecią Rzeszę. To nie jest tak, że Niemcy sami byli w stanie odbudować swój potencjał militarny bez inwestycji w to włożonych, technologicznych i surowcowych i nie ma co zwalać jedynie na dile między Stalinem a yy, yy, Rosją Sowiecką, a yy, Trzecią Rzeszą, bo, bo Creusot, bo Schneider i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście yy, analogie jakieś tam istnieją, ale jest pewna istotna kwestia. Wojna do, niedawno się w sumie zaczęła, bo dopiero rok, prawda? I od prawego, prawie samego początku, jako pewnego rodzaju polityczne i moralne alibi, pojawia się e, szaleństwo Putina. E, natomiast, przepraszam, e, sięgnijcie Państwo do e, prasy krajów alianckich. E, tam jakoś nikt wtedy się nie posługiwał, aż przynajmniej do 1944 roku, e, domysłem, że Hitler zwariował. Nikt nie szukał takiego usprawiedliwienia, że to jest szaleństwo. Tu narastała świadomość, że mm, na początku była świadomość, że jest bestia, którą być może da się obłaskawić. Nie naszym, a cudzym kosztem. rzucając jakoś tam ofiarę sań, która nie jest nami samymi, prawda? Tym wilkom. Potem, kiedy apetu tu bestii rośnie i siły, no to się nagle okazuje, że trzeba się z nią zmierzyć. Ale, ale przecież w tej retoryce Churchillów, Rooseveltów i tym podobnych nie pojawia się stwierdzenie, że to jest szaleniec. Co więcej, yy, dosyć skromnie reprezentowane są opracowania, pomysły na stworzenie takiego właśnie konterfektu kanclerza III Rzeszy, który mógłby pomóc politykom i decydentom alianckim. Nie, tam była świadomość, że jest zło konkretne, z którym trzeba się zmierzyć i nie ma co dobudowywać tutaj, nadinterpretowywać tego i psychologizować. Tu trzeba walczyć. Ja w ogóle jestem przekonany, że cała ta argumentacja, że mamy do czynienia z szaleństwem i to takim, którego nikt w porę nie rozpoznał, E, nikt nie zauważył, i tak dalej. Nagle na... wszyscy jakiś błysk. Błysk w oczach widzą, jakiś tik nerwowy. Przecież to jest guzik, prawda? Oczywiście no zużył nam się Satrapa biologicznie. E, na przestrzeni tego wieku wszyscy się zużyliśmy biologicznie zapewne, e, są to nieuchronne procesy. Natomiast e, nie ma przesłanek. Nie ma przesłanek, żeby twierdzić że mamy dowody coś nastąpiło destrukcja osobowości jej rozpad um, i tak dalej nie, ja myślę, że mamy do czynienia żeby posłużyć się starą dobrą marksistowską formułą tu musim, koledzy muszą mi wybaczyć no ale, ale ten klasyk, który to wyartykułował nie jest bliski waszemu sercu no, zawrót głowy od sukcesu się kłania Czym więcej było tych sukcesów, tym bardziej był przekonany w gruncie rzeczy. To Putina w tym momencie należy porównywać nie z Hitlerem w 1939 roku i nawet nie z Hitlerem w 1941 roku, tylko z Józefem Wisarionowiczem w 1941 roku, kiedy do, przez dwa lata dobrze żarło i nagle zdechło. My tutaj bezkosztowo poszerzaliśmy granicę. A tutaj nagle nam na łeb spadają bomby, i Wehrmacht przena Moskwę, Mińsk, Petersburg, połyka kijów. Nie tak miało być. Nie tak żeśmy się z losem umawiali. Miało dalej wszystko być. I wtedy następuje to, co po roku dostrzegamy, ale w czasie tego roku widzieliśmy to u Putina. Jego izolowanie się, znikanie, problemy z dotarciem do niego. No ja bardzo przepraszam, ile dni trwało. Zanim delegacja kierownictwa radzieckiego na czele z Mołotowem uświadomiła Stalinowi, że trzeba wyjść na powierzchnię po fal Barbarossa, w zasadzie w nieoględnych słowach uświadomiła mu, że nie przyjechali go aresztować, nie przyjechali pociągnąć do odpowiedzialności, tylko że naród potrzebuje towarzysza Stalina. Stalin się wtedy e, przed tym komunikatem po prostu w jakiś sposób załamał, bo rzeczywistość okazała się inna. Myślę, że ten rok Putinowi dostarczył mało takich stalinowskich przeżyć, no bo tak, sukcesów militarnych nie ma. Taka propos różnic i podobieństw. No, no nie, ma, nie ma Włodzimierz Włodzimierzowi swoich Guderianów i Mansteinów. No, no nie ma. Raczej to bardziej przypomina to drugą stronę, czyli Woroszyłowów i Budionnych. No, widocznie tradycja w narodzie nie zginęła. Eee, I dużo mu się w rzeczy nie udawało, i w istocie rzeczy prosta czynność. Nałóżmy okresy długiego krycia się w poszczególnych rezydencjach Putina i przestoje w kontaktach z współpracownikami na Kolejne etapy buksowania operacji, załamywania się ofensywy, nieoczekiwane wzmocnienie sankcji, i tak W moim przekonaniu tutaj istnieje korelacja. Jakub chciał nas z tej hitlerowsko-monachijskiej analogii wyciągnąć, w czym go popieram, bo ona ma dwie wady. Pierwsza jest taka, że bardzo rzadko opisuje rzeczywistość. czy znaczy, taki układ sił i taka sytuacja, jaka się wytworzyła przed drugą wojną światową w Europie naprawdę rzadki ehm, i ma drugą wadę, a czy jest niemiłosiernie nudny, no bo on służy temu, żeby ludzie, którzy żadnej innej analogii historycznej nie znają, mogli szybko powiedzieć e, ja jestem Churchillem, ty jesteś Chamberlainem, a on jest Adolfem Hitlerem i tak wygląda każdy kryzys polityczny zawsze. Ehm... Tyle, że my im wtedy powiemy, że żaden z nich, tych, którzy w tej chwili uczestniczą w rozgrywce, poza Joe Bidenem, w najmniejszym stopniu nie przypomina ówczesnych przywódców swojego narodu. I do tego zmierzam, że to nam produkuje duże ilości kieszonkowych Hitlerów, kieszonkowych Churchillów, kieszonkowych Chamberlainów. A ja bym chciał przejść jeszcze na chwilę do tych kieszonkowych szachtów, czyli do, czyli do tytułowej Watachy, bo zadaję sobie takie pytanie: skąd ci ludzie się biorą? To znaczy, jakby ktoś mnie zapytał, jak się reprodukują elity brytyjskie czy francuskie, to z grubsza wiem, Jakie trzeba skończyć szkoły, z jakiej trzeba być rodziny, gdzie bywać i kogo znać. W Rosji, poza ogólnym hasłem służby, nie wiem. Więc skąd się bierze rosyjska elita? Jak się do niej zapisać? Wie pan. Dziwnym trafem, zgubił pan istotny dla kształtowania europejskich elit element. Tradycja rodzinna. Żeby nie powiedzieć genologiczna, mhm. to, że Anglicy i Francuzi chodzą do jakichś szkół, w dużym stopniu nie wynika z tego, że do tych szkół chodzą, tylko że to dlatego, że do tych szkół chodziły poprzednie 6, 8, 10 pokoleń ich dziadków i pradziadków. A to oznacza, że ponieważ są to te szkoły elitarne, że oni w tym czasie tego procesu to elitą się stawali. Otóż. E... Jak my przeglądamy się hmm, sporej części działaczy politycznych i w czasach sowieckich i teraz, my widzimy chęć budowania ciągłości rodzinnej, bu tworzenia dynastii, no nam się powoli takie dynastie w, w otoczeniu Putina wykształciły, prawda? Ehm, Patruszew zgłasza oficjalnie postulat budowania nowej szlachty i grana swojego syna. A tak naprawdę na dwóch, bo tylko o jednym mówimy. Turczak gra na swojego syna. Więc coś tutaj jest na rzeczy, że, że się pamięta i o dzieciach, i pamięta się o przodkach. Przecież jak nie można powołać się na to, tutaj mówię już o Putinie, że pradziadek był fligladjutantem cara, to przynajmniej się buduje. Wywód prawie tak dostojny, a mianowicie, że dziadek był kucharzem Lenina. Czyli też był w kręgu władzy. Pojmowana genologia, pojmowana proletariacko jednak, ale jednak był w kręgu władzy. prawda? A jeżeli już mowa o tej elicie, która była nam najbliższa w kontakcie z moim współautorem, a mianowicie o dyplomacji, no to wiedzą panowie, jeżeli wieloletni Ambasador e, przy UNESCO przychodzi do mnie z papierami rodzinnymi, mówiąc, że on chciałby zweryfikować wywód szlachectwa, e, bo sam jako dyletant już doszedł do XVIII wieku. E, jego przodek wszedł do szlachty rosyjskiej jako pułkownik kozacki. E, jeżeli e, część z nich w gruncie rzeczy w rozmowie, to są, okazuje się mieć świadomość, że pradziadek, prapradziadek Pracował, no, też w to też dyplomacji, to tu po pierwsze, łamie się nasz mit, że to po prostu kiedyś wrznięto wszystko, i to wszystko zaczynano od nowa. Nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda. Po drugie, rzeczywiście te elity mają skąd się brać, również dlatego, że w czasach radzieckich i późnoradzieckich system kształcenia. Kadr dla państwa był bardzo dobrym, jakościowo wydolnym i wydajnym systemem. W Polsce teraz jest bardzo modny wątek Mgimo. Teraz Mgimo, akurat kiedy my się go boimy i o nim mówimy, jest cieniem dawnego Mgimo. Jak zresztą każda uczelnia, która z elitarnego, dla tych, którzy nie wiedzą tylko o słynnym. Instytut... No właśnie, Moskiewski Instytut, tak. Skąd wyszła ogromna część kadr przede wszystkim dyplomatycznych, ale nie tylko. Również spora część kadr krajów dawnego układu, a przynajmniej dzieci liderów i ministrów, bułgarskich, na przykład czeskich i tak dalej, i tak dalej to były bardzo porządne uczelnie przypominające pod wieloma względami właśnie elitarne uczelnie europejskie produkujące kadry państwowe i teraz kiedy u nas ten wątek się pojawia to to jest już musztarda po obiedzie, bo powtarzam tam poszli też na masówkę wszystko się skomercjalizowało w związku z czym nastąpiło psucie kadr ale kiedyś dochowali się po prostu dobrych kat. I może zamiast zaklinać rzeczywistość i mówić o barbarzyńcach i niełukach, uświadomić sobie raczej grozę i skalę zagrożenia, kiedy ma się przeciwko sobie legiony znakomicie przygotowanych sług państwa, z których większość w to państwo wierzy. I to jest niesłychanie ważne. My gubimy przy tych naszych rachubach wiarę w państwo zawodowych urzędników rosyjskich. I również świadomość, ostatnie już zdanie, żeby dopowiedzieć, tego wszystkiego nie dałoby się skonstruować bez jednej cechy, która od stuleci jest taką nicią przewodną, niezależnie od zmian ustrojowych rosyjskiej klasy politycznej. Świadomość ciągłości. Świadomość Ciągłości instytucji państwowych, a więc tej swojej zawodowej genealogii. To wszystko. Redaktor Jurasz, to samo pytanie. Skąd się bierze rosyjska elita? Ja nie mam tutaj w zasadzie nic do dodania do tego, co, co profesor Grala powiedział. Rzeczywiście jest tak, że jak szuka się odpowiedzi na to, w co wierzą rosyjskie elity, polityczne, o których piszemy, urzędnicze, o których nie piszemy, ale pewnie też moglibyśmy opowiedzieć, to, nie, to oni wierzą w państwo. A jeżeli w ślad za tym pierwszym pytaniem pojawiłyby się drugie pytania, w jakie państwa, to jest już obojętne. W jakieś. Jak w Chinach. Tak po prostu. To, jakby to, 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 jakie to państwo będzie miało oblicze, jest bez znaczenia. Mhm. Ale to pociągnę panów za język, bo jak czytałem książkę, to biogram ze biogramem, postać za postacią przewija się wątek. A czy był w służbach? I odpowiedź brzmiała: zdecydowanie był, albo raczej był. Czyli mechanizm selekcji do elity, jeśli dobrze rozumiem, odbywa się przez KGB i GRU. Czy to nie jest takie proste? To dzisiaj na pewno już nie jest tak proste. No tak, 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 tak. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w państwach autorytarnych, dyktatorskich, służby są tym miejscem, gdzie można więcej, można więcej myśleć, można więcej dyskutować. Służby są tym miejscem, gdzie rozumie się, jaki jest realny stan spraw. Dlatego hmm, pierwszym człowiekiem, który na przykład przeprowadza liberalizację Związku Sowieckiego po, hmm, po Stalinie nie jest wcale Chruszczow, ale jest Ławrynt Iberia. Beria. To, że on jest siepaczem to jest już zupełnie inna sprawa. Do tych służb sowieckich. Kiedyś, jeżeli spojrzeć na, te, na ten czas prawda, terroru czerwonego albo czystek stalinowskich, no to tam rzeczywiście było mnóstwo troglodytów. Ale później następuje zmiana. Tam coraz więcej bierze się ludzi z, takiej, z tej młodej inteligencji sowieckiej. Ja kiedyś takiego porównania, porównania używałem, mówiąc o Białorusi, mówiąc, że ewolucję systemu można zaobserwować na tym, jeżeli na przykład widzi, no, były takie wystawy robione przez IPN, to były wystawy zdjęć ubeków. I jak były te zdjęcia tych ubeków z lat 50., no to tak prawdę powiedziawszy, większość miała twarze takie ogorzałe, no ewidentnie yy, yy, szukam właściwego słowa. Chcę swym... powiedzieć, że pochodzenie klasowe się na nich mocno odciskało. O, dokładnie, tak to można by ująć. Natomiast potem są zdjęcia esbeków z lat 70-80 i to są tacy, tacy młodzi panowie z wąsami. Tak szczerze powiedziawszy. Przepraszam, to są strasznie głupie takie wzorce, które gdzieś miałem w głowie, ale ja tak kojarzę. Hieronim się będzie z nas śmiał, bo jest z nas wszystkich najstarszy, ale ja tak kojarzę, że jest prezes zjednoczenia, to on ma dwurzędówkę i brzuch, który się z nad tej dwurzędówki, bo dwurzędówki zawsze się opinają u ludzi z większym brzuchem, dwurzędówki się zapinają pod brzuchem, a nie na brzuchu. No, i mamy wreszcie tych właśnie młodych, yy, młodych z wąsami. To albo jest inżynier, albo jest esbek. wiem, że no, to, to nie było zbyt mądre, co powiedziałem, ale chodzi mi o pewną to. i jak na Białorusi zobaczyłem ewolucję, że dzisiaj w, w otoczeniu Łukaszenki widzę więcej twarzy yy, tych takich, które bardziej mi pasują do zdjęć z lat 50. A jeszcze 10 lat temu widziałem dużo twarzy, takich, które pasowały do tej wystawy IPN-owskiej ze zdjęciami esbeków. No to znaczy, że nie udało nam się wpłynąć na ewolucję systemów w pożądany dla nas sposób. No, ale jeżeli spojrzeć na tych ludzi, którzy dzisiaj są w otoczeniu Putina, no to i spojrzeć na ich zdjęcia z lat młodości, no to właśnie zobaczycie tych takich młodych inteligentów. Podkreślam, to nie znaczy, że oni nie są zdolni do, do rzeczy do rzeczy złych, tyle że to, żeby to uznać, żeby przyjąć do wiadomości ten fakt, no trzeba przyjąć do wiadomości, że Sowiety coś zbudowały. A u nas jest tak, że Sowiety, no albo się ich bardzo boimy, albo bardzo nimi gardzimy. I mamy pewien problem z uznaniem, że jednak naród troglodytów, no nie zbudowałby Mocarstwa, jakim oni byli, nie stworzyłby atomowych okrętów podwodnych, jakichś bombowców strategicznych, etc., etc. I to jest pewien, pewien problem, który, który mamy. Jeszcze jest drugi problem, jeszcze większy. Jak się tylko o tym powie, to natychmiast jest to odbierane w części środowisk proukraińskich jako. Yy, przejaw onucyzmu. A to nie jest przejaw onucyzmu, po prostu, żeby, je, żeby ich pokonać, trzeba rozumieć, że to nie są idioci. Yy, to, że. Y, oczywiście teraz ktoś zada pytanie, no dobrze, ale chwilę, no ale to, 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 to jakim cudem oni tak przegrywają w tej Ukrainie? A to to jest już zupełnie inna sprawa. Yy, na ten temat możemy rozmawiać. No ja bym powiedział, że oni yy, u. Ma tam się stała taka rzecz, z naszego punktu widzenia bardzo dobra, z ich punktu widzenia fatalna. A mianowicie oni uwierzyli we własną propagandę. W tych szerokościach geograficznych zdarza się 70-letnim przywódcom oglądać tylko jedną telewizję. To bardzo zła wiadomość dla tych przywódców. Jak bogowie chcą kogoś zgubić, to sprawiają, że zaczyna wierzyć we własną propagandę. Dokładnie tak. Tak. Ja bym. Dodał tutaj jeszcze coś. Otóż kiedy mówiliśmy o długim trwaniu i o pewnym rozwoju historycznym, to pamiętajmy, że to pokolenie, które stanowi otoczenie, znacząco część otoczenia nie Putina, to jest pokolenie ludzi, którzy przyszli do służb czy do KGW, do wywiadu w czasach, kiedy tymi służbami po 40 latach pokoju przecież, przynajmniej 30 paru latach pokoju, a więc to jest inny zupełnie, inne warunki rozwoju niż dwudziestolecie międzywojenne, kierowali ludzie z ogromnym doświadczeniem i ludzie, którzy mm, demonstrowali im dosyć wszechstronne kwalifikacje. Myślę przede wszystkim o andropowie. Ondropowie, na którego upomniał się o Berie, mój współautor. Ja się upomnę o Andropowa jako człowieka, który mm, diagnozował już w czasach Breżniewa e, nieuchronny przy takim scenariuszu rozwoju rozpad ZSRR i usiłował tworzyć, popierać środowiska młodych, byśmy dziś powiedzieli, partyjnych technokratów, które będą temu w stanie jakoś zapobiec nadadzą temu ludzko twarz, no stąd kariera Michała Siergiewicza Gorbaczowa chociażby. E, otóż m, ludzie wychowani wówczas to w sposób naturalny zbliżali się już do e, innego pojmowania instytucji państwowych, funkcjonowania mechanizmów państwa, rozumienia mechanizmów gospodarczych. To nie są jeżowy, jagody i abakumowy, no, na Boga. To są to są ludzie, zresztą, jak się chciało w tych służbach robić karierę, to, to trzeba było mieć nie tylko szkoły oficerów KGB. Oni kolekcjonowali, i to wcale nie kupując dyplomy, jednak studiowali. Proszę zobaczyć, jakim zagłębiem stał się na przykład w pewnym momencie wydział prawa Uniwersytetu Leningradzkiego. Jakbyśmy przełożyli to na realia późnego PRL-u, to przypominam, że dużym wzięciem wśród ówczesnych elit cieszyła się pedagogika przedszkolna i tym podobne wyrafinowane kierunki. A tutaj idą na litarny wydział, gdzie spotykają się, powiedzmy, Putiny i Miedwiediewy, ale gdzie wykłada szef Komitetu Śledczego Bastrykin, który skądinąd jest prawdziwym profesorem prawa, zrobił akademicką karierę, i tak można by to mnożyć, prawda? Eee, a więc aspirując do tych stopni i do tej komplementarnej jakby formy wykształcenia, obracają się jednak w innym świecie. Eee, bo ja powiem tak. Ja nie pamiętam, żebym w Teatrze Wielkim albo Filharmonii spotykał nie tylko Mieczysława Moczara, ale również Czesława Kiszczaka. A przychodzącego do Filharmonii Moskiewskiej Jurija Andropowa, to ja pamiętam. Panowie, ja sądzę, że z naszym podejściem to... do Rosji, jeśli mogę się już wciąć powoli, tak. czy jeszcze... nie, Proszę bardzo. Ja się zgadzam, panowie, że z naszym podejściem do Rosji jest trochę tak, że widzimy pewną Rosję Schrödingera. Z jednej strony niezwykle kompetentne państwo, które bez najmniejszego znaku rozpoznawczego, w sposób kompletnie wymijający dla wszystkich wywiadów NATO, mogłaby w każdej chwili zaatakować Polskę, a z drugiej strony państwo, które jest tak nieudolne, że gubi traktory w polu w Ukrainie i nie jest w stanie e, nawet sprawnego e, wozu bojowego wystawić do, do bitwy, nie mówiąc już o e, najmniejszym na tym polu bitwy sukcesie. I tak, sobie Gorze, jest zgubione e, przez traktory. Tak, tak, tak. Jest łupione przez traktory i generalnie. Generalnie ci wojskowi nie potrafią buta własnego zawiązać i że wierzymy w dwie kompletnie wykluczające się wersje: to znaczy państwa dyletantów, idiotów i ludzi komicznie, wręcz niekompetentnych, a z drugiej strony, do czego Marcin błyskotliwie na samym początku nawiązywał, państwa ludzi uberkompetentnych i zdolnych do najbardziej trudnych intryk. Ale skoro w temacie kompetencji jesteśmy, to chciałbym was zapytać o osobę, która, jak się uważa, jest odpowiedzialna za to, że rosyjski system finansowy. Przetrwał przynajmniej 12 miesięcy, jak to się mówi, bezprecedensowych sankcji, i którą powszechnie przyjęło się już w tym momencie na Zachodzie uważać za swego rodzaju autorkę tego sukcesu. Mówię oczywiście o pani prezes Banku Centralnego, pani Elwirze na Biulinie. Co z nią? To ja, pewnie Hieronim będzie w stanie więcej powiedzieć, ale ja tylko i jedna uwaga. Z tymi traktorami, to one rzeczywiście odholowywały czołgi i transportery opancerzone, ale nie zapominajmy, że przy całym ogromnym szacunku dla bohaterstwa Ukraińców, no mówiąc krótko, nad tą Ukrainą cały czas wisi całkiem sporo satelit szpiegowskich. I Ukraińcy mają w real-time cały czas podgląd pod to, gdzie Rosjanie są, a Rosjanie nie mają podglądu pod to, gdzie są Ukraińcy. Mówiąc wprost, my, jako Zachód, my, jako NATO, jesteśmy w tej wojnie de facto, nie bezpośrednio oczywiście, bo nie ma tam naszych żołnierzy, ale my de facto jesteśmy zaangażowani. My dzisiaj toczymy coś w rodzaju proxy war. Z Rosją, z zastrzeżeniem, że to Rosja wypowiedziała nam Proxy War a nie my Rosji. My jesteśmy Good Guys, oni są Bad Guys. Podkreślam, bo oni bardzo lubią mówić to, co ja przed chwilą powiedziałem, tylko że zrzucając zupełnie inne światło na to, co powiedziałem. My tam nie jesteśmy, dlatego że jesteśmy agresorami. Ale jesteśmy. I tak jakby pierwsza uwaga, co do Elwiry. Na biuliny to jest w ogóle niesamowite, bo jakby tak spojrzeć na rosyjską elitę władzy i wypisać sobie, no my tutaj opisujemy kilkanaście osób, ale jakby zrobić listę 50 osób, to pewnie do na biuliny byśmy jeszcze minister Golikową dodali. No i chyba na tym by się skończyło, jak chodzi o kobiety mające wpływ. No poza oczywiście. Ewentualnie kochanką Władimira Władimirowicza, bo jak wiadomo, kochanki mają czasami wpływ ogromny. Ja zresztą mam, nie wiem, może on na przykład jest sfrustrowany z jakiegoś powodu i, i jakoś sobie, że tak powiem. Nazywają Stary Kabajew? No, może jest sfrustrowany z jakichś powodów, które nie są publicznie znane, ale więcej nie powiem, bo będę się bał chodzić po ulicach bo mnie dopadną, więc tu postawmy kropkę. No Elwina Nabiulina nie tylko, nie tylko jest jedną z nielicznych kobiet, ale jest też jedną kobietą wyjątkową w sensie fachowości i jest też taką osobą, która się odważyła postawić Putinowi, natomiast proszę zwrócić uwagę, że e, e, ani Nabiulina, ani Golikowa nie zajmują się polityką zagraniczną i nie zajmują się polityką bezpieczeństwa. O, to to. Dlatego, że Władimira, Władimirowicza, akurat e, mówiąc krótko, to czym one się zajmują, to tak mało obchodzi i mało się tym interesuje. Oczywiście do momentu, do którego nie zaczyna mu się to, brzydko mówiąc, walić. Czasami są czynione takie porównania w, przez akolitów Jarosława Kaczyńskiego do Józefa Piłsudskiego. One mnie zawsze bawią, bo Piłsudski się interesował nie interesował się niczym poza polityką zagraniczną i bezpieczeństwem. Jarosław Kaczyński interesuje się wszystkim poza polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. I powiedziałbym w ten sposób, że tutaj Jarosław Kaczyński jest, można powiedzieć, przeciwieństwem. Od razu mówię, że wszelkie porównania, które się czasami w Polsce pokazują, tak owszem, są pewne podobieństwa polskiej alt rządzącej nami niemiłosiernie prawicy z tym obliczem ideowym Rosy, rosyjskich władz, tyle że podobieństwa nie. Usprawiedliwiają jakichkolwiek porównań, bo opisie wiele złego trzeba mówić, ale zbrodniarzami wojennymi nie są i na nikogo żadnej wojny nie wywołali, mówiąc krótko, więc jakby zachowajmy miarę. Natomiast Putin jest, można powiedzieć, dlatego zresztą panowie nigdy nie byli w stanie żadnego meczu ze sobą politycznego prowadzić i nie będą prowadzić. Znaczy, TVP Info nam oczywiście powie, że. Jak najbardziej. Już, prawda, Polska, już nie, miejsce Niemiec żeśmy zajęli. To, przepraszam, jest dygresja, ale wszystkim, którzy w to wierzą, polecam. Prowadzimy wielką i prowadzimy wielką grę. Tak, polecam wywiad Kamila Tureckiego z bratem ambasadora Stanów Zjednoczonych i Janem Brzezińskim z Atlantic Council, który powiedział publicznie to, czego panu ambasadorowi nie wypadało, czyli macie się dogadać z Niemcami dla jasności można mieć do Niemców bardzo i można i należy mieć bardzo wiele zastrzeżeń, natomiast to tak jakby ktoś wierzył, że my zajmujemy miejsce Niemiec, to polecam ten wywiad i można się szybko wyleczyć. A ja jako ten zły policjant przypomnę pytanie, jakie było. Pytanie było o Elwirę Bo my tu zadajemy pytanie. Banku tak, przepraszam, przepraszam zrobiłem jej... dygresję, potem zrobiłem od niej dygresję. I kolejną dygresję, i zapomniałem, ale ja mówiłem, że mądrzejszy. I kobieta to... została zupełnie. Ale ja mówiłem, że Może który... Hieronim Graal jest ten mądrzejszy, no więc on teraz to, to, to udowodni. O ile do tej pory nie udowodnił. Nie, w gruncie rzeczy w gruncie rzeczy najważniejszą rzecz akurat powiedziałeś, że jest to mm, osoba, która odpowiada z, z powodzeniem. Za to część tego mm, zakresu, jak powiedział, polityki, y, która Putina nie interesuje, w związku z czym, jak ma do niej zaufanie, tak jak przedtem miał zaufanie do pewnego momentu do Kudryna, ona jest trochę tak jak Kudryn w spódnicy, y, jak miał zaufanie do grefa, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Myśmy tu mówili o służbach. Ja potem usiłowałem pokazać, że prawnicy są, jakby takim również, zapleczem. No, ale akurat jest spora grupa ludzi mm, z podznaku różnych kierunków ekonomicznych. Nawet jeżeli są to ekonomiści z drugiego, trzeciego wykształcenia albo z praktycznego wykształcenia, jak owi państwowi oligarchowie, a niegdyś oficerowie, prawda, jak czymiezow czy, Miezow, czy Tutaj y, Hieronim Grala ekonomiści... miał, miał na myśli to, że jak już się ukradnie miliard, to trzeba. Yy... To trzeba dobrze nim zarządzać. No tak. Czasem akurat tu proces jest nieco inny. Trzeba tak dobrze zarządzać państwową strukturą, żeby móc nawet nie ukraść, a po prostu wziąć. To jest subtelne rozróżnienie z dialektu podlaskiego z XIX wieku. On nie ukradł, no wziął. Oni rzeczywiście biorą. I proszę zwrócić uwagę, kiedy się mówi o złodziejskiej prywatyzacji, kto rozpiłował, jak się mówi na wschodzie, aluminium, kto naftę, kto gaz i tak dalej, tych najbliższych Putinowi państwowych oligarchów, mających gigantyczny wpływ na gospodarkę i bardzo solidne własne zaplecze finansowe, w ogóle nikt nie wymienia. W ogóle nikt nie wymienia. No naprawdę, panowie, no przecież nie Abramowicz i nie Deripaska mają bezpośrednie przełożenie na zasoby państwowe i mają w swoich rękach kontrakty, profilowanie polityki, zamówień państwowych i tak dalej, tylko właśnie Syczyny i Czemiezowy. tym Czemiezow ma tu ogromną rolę do odegrania. Ja z panów wyciągam prawa. wniosek, że Deripaska sam jest zasobem państwowym. Tak, tak. Ponieważ państwo miewa różne fanty w swoim lombardzie, więc słupy też. No, natomiast mhm. oczywiście jest to kolejny przykład słupa. Natomiast e, Biulina rzeczywiście kontynuuje to kadrową tradycję e, najbliższego jakby Putinowi Ekonomisty, do którego on ma zaufanie. I już. I ponieważ ona na dokładkę nie, nie, nie uczestniczy, to jest niesłuchanie ważne, ona przecież nie uczestniczy aktywnie w kolejnych roszadach. ona siedzi tam i zajmuje się swoim. Ona nie tworzy fakcji i frakcji, ona nie uczestniczy, przecież jej nazwisko nigdy nie pada. Czy ona. Optuje za grupą Patruszewa, czy też jest bliżej. Do... On w ogóle w tym nie uczestniczy, powtarzam. To jest osobisty technokrata, ekonomista, prezydenta Putina i państwa rosyjskiego. I to jest, jest poza podejrzeniami w tym momencie, jak żona Cezara. No, w związku z czym to jest, to jest właśnie taki przykład kariery. No, właśnie przy. O ograniczonym zaufaniu do analogii, no ale właśnie szachtowskiej. Też się umiał postawić i też nie ciągnął z tego prywatnych korzyści. Dochodzimy do kolejnego wątku. Ona oczywiście nie jest sobą biedna, ale czy jej nazwisko pada gdziekolwiek na większą skalę, przy, właśnie przy oskarżeniach korupcyjnych, przy Panamach? przy transferach, przy Bermudach, Kajmanach, Maltach i Cyprach. Nie. To ona rzeczywiście jest ciężkim orzechem do zgryzienia, bo w tym momencie, to już ostatnie co chciałem powiedzieć, z będący w grze, ona akurat jest nie do zastąpienia. Cały czas, przez te dwadzieścia parę lat, Putin zawsze miał, i było widać, kto to jest, tym Grupie ekspertów finansowych, jakieś zaplecze. Miał lu ludzi, na których będzie mógł postawić, jak się zużyje, właśnie ten kudrino Gref, prawda? Czy my widzimy kogoś na horyzoncie za panią Elwirą? Nie. Ona stała się rzeczywiście twarzą tej polityki, a więc stała się niezastąpiona. I ona ma, jeżeli można, dosłownie jedno słowo, jedną jeszcze. Rzecz, która ją łączy z większością elity. E, otóż ja tej Rosji pijącej, e, czy wręcz e, rozpitej, nie znam. Bo kiedy ja trafiłem do Rosji, to ona była nie pijącą Rosją. Znaczy, nie chodzi mi o naród, chodzi mi o elitę. Bo e, tam obowiązywał fitness, a nie picie. Bo jak ludzie się wywodzą ze służb, to jednym z warunków przyjęcia jest to, że trzeba nie pić albo umieć pić, a przede wszystkim umieć upijać. Na Biulina, jak wszystko na to wskazuje, ze służb nie jest, ale jest muzułmanką. Hmm. No to wykorzystam tą okazję, żeby zapytać na marginesie na Biuliny: A da się sobie wyobrazić taką Rosję na czele, której stoi kobieta? Rosyjska elita i naród byłyby w stanie zaakceptować coś takiego? No tak. Dla tych z, dużym, powiem, z, z dużym powiem, trudem jest, jest eee, dopuszczam się. taką możliwość. Eee, po pierwsze, dlatego, że na horyzoncie politycznym nie widzę ani jednej kobiety, która by spełniała te wszystkie parametry, które potrzebne są w potocznym wyobrażeniu, um, pierwszemu synowi narodu. E, na tej scenie politycznej po prostu w ogóle jest mało kobiet, więc nie jest, jest dosyć ograniczony wybór. E, ja w naszej wspólnej książce opowiadałem anegdotę, jak Walentyna Matwijenko uwierzyła w to, że może być tym e, awaryjnym wariantem i może zastąpić. Putina na pewien czas, mhm. a tu się nagle okazało, że Włodzimierz Włodzimierzowicz postawił na Mikrusa, czyli na Miedwiediewa i ona po prostu dostała ataku histerycznego śmiechu i zapytała się ten kurdupel, a potem jak do niej dotarło, że to jest prawda, to tam czymś tam rzuciła i nie chodzi o rzucanie mięsa. Otóż, otóż to był jedyny moment, jaki ja pamiętam. Hmm, chyba w ostatnim stuleciu kobiety, która mogła sobie wyobrazić, że zajmie kluczowe stanowisko w państwie. Rewolucja bolszewicka grozi, zapowiadała wyzwolenie kobiet. No i gdzie my mamy te e, wielkie kariery kobiece e, w czasach radzieckich? E, mamy kołątaj, którą Czym prędzej się wywozi na zachód? I potem mamy minister Furcewą, ministra kultury. I co? I kto poza tym? No, minister, była minister była legendarna. Jak chodzi, była przeciwieństwem pani, pani Nabiuliny, jak chodzi o alkohol. No, no nie, nie tylko o to. Nie tylko o to. Ona miała jeszcze parę innych. E, niewątpliwych atutów. Mhm. E, natomiast, natomiast, więc po pierwsze, nie ma, nie ma skąd wybrać. E, nie jest rzeczą przypadkową, że te kobiety, nawet jeżeli gdzieś tam są e, w parlamencie, w rządzie, one nie są na przykład frontmenami swoich resortów. E, je się rzadko wypuszcza w przestrzeń publiczną. W związku z czym nawet nie mają okazji mmm, nabrać popularności. Ale jeżeli. Po... Czy mamy uh -huh. kobiety gubernatorów uh -huh. na przykład. Prawda? mamy paru ambasadorów. Ostatnio znaczy, ja bym złośliwie powiedział, że najważniejszym politykiem rosyjskim żeński, oczywiście jest Elwina Biulina, ale najbardziej znanym politykiem jest niestety masza Zacharowa. Yy, I to dowodzi. W jakim upadku jest akurat skrzydło kobiece w elicie władzy rosyjskiej? Ja jeżeli mhm. można tylko do tego dodam, że to jest w ogóle pewien taki paradoks, bo temu bardzo patriarchalnemu systemowi towarzyszy, popraw, proszę, popraw mnie jeśli mówię źle, jeśli się mylę, chyba można powiedzieć matriarchat w domu. To znaczy, Rosjanie są narodem wychowanym w znacznym stopniu przez kobiety. To oczywiście ma swoje uzasadnienie też historyczne, bo mężczyźni albo ginęli na wojnie, albo żyli krócej z powodu alkoholu, albo trafiali do więzień masowo. Terror oczywiście dotykał też kobiety, ale jednak w mniejszym stopniu. I jest nawet taki dowcip rosyjski, mianowicie Żona pyta męża mówi, słuchaj, a może byś posprzątał. On nie reaguje. Ja może byś wyniósł śmieci. On nie reaguje. Mówi, a może byś zrobił zakupy. Po czym on taki znudzony, mówi: A jeśli zawtra wojna, a ja ustawszy. Czyli a jeśli jutro wybuchnie wojna, a ja będę zmęczony. Eee, I to jest dowcip, który jest. Eee, to znaczy, naprawdę, ja, ja wiem, że on brzmi absurdalnie, ale on, ale on jest tak niepraw, niebywale prawdziwy. Rosyjska elita władzy, ta obecna, to są A rasiści. W związku z tym, jeżeli się mówi o tym, kto mógłby zostać przywódcą, to naprawdę zapomnijmy o kadyrowie. To jest grupa niebywałych mizyginów, czyli żadna kobieta to jest grupa niebywałych wprost homofobów przy czym mówię o homofobii takiej kiedy nawet nawet się nie, nie wie, że się jest homofobem bo to jest tak głębokie że, że się tego nie rozumie czyli żaden gej no i wreszcie to jest grupa ludzi, którzy jednak w większości wywodzą się ze służb czyli żaden prigorzyn bo oni sami z siebie mogą być kryminalistami, yy, ale w innym znaczeniu. Oni nie ukradli, oni wzięli. Yy, bo im się należało. Nie siedzieli za rozbój. Tak. A on siedział za tak. rozbój, w związku z tym on jest dla nich po prostu nobody, on jest dla nich z zerem. To tak nawiasem mówiąc, tłumaczy także, dlaczego tak niski był poziom autorytetu Wśród elit, właśnie rekrutujących się z tych środowisk, elit rosyjskich, prezydenta Janukowycza. Oni pamiętali ten jego wyrok za rozbój i pieszczotliwie o nim mówili: nasz bandyuga, nasz bandyta, prawda? I to nie były dobre referencje do trzymania się twardo przy władzy. Ja bym tutaj dodał jeszcze jedną rzecz. E, rzeczywiście mizoginie zjawiskiem powszechnym, ale trudniejsze do uzasadnienia, a odgrywające ogromną rolę przy wyborach jest stanowisko kobiecej części elektoratu w Rosji. Mhm. No to ja przypominam, że jak nam się na firmamencie politycznym pojawiła Raisa Maksymowna Gorbaczowa, to najbardziej jadowite i wściekłe recenzje jej występów, żeby powiedzieć wybryków, pochodziły od kobiet. Największa niechęć pochodziła z kobiecych środowisk, z tych właśnie rozmów, że ona się włamywała scenariusze. Ja pamiętam taką rozmowę, kiedyś zapytałem się zaraz, no, bo to nie jest materiał na żonę męża stanu. Ja mówię, a jaka powinna być pani zdaniem żona męża stanu? Jak usłyszałem, że dla mojej rozmówczyni, kobiety 40 wtedy paroletniej, jest żona Nikity Siergiewicza Chruszczowa, to straciłem mowę. A dlaczego to panowie będą wiedzieli, jak zerkną sobie w Google i obejrzą fotografię? No. W każdym razie, jeżeli większą sympatią przez cieszyła się niż Gorbaczowa aż do momentu śmierci. Potem zaczyna się sakralizacja i beatyfikacja. Zaczyna się zmieniać ocena. Ale ja pamiętam, jak przeciwstawiano nią yy, żonie Jelcyna, która była znacznie mniej interesującym przecież obiektem. I kobiety mówiły tak, bo to jest właśnie prawdziwa żona. No. Głowa państwa zasługuje na taką żonę. Ale to jest, to yy. jest ważny moment. To, jest, to znaczy, tutaj wyjaśnijmy, że my opisując tą rzeczywistość, bo ktoś o lewicowej wrażliwości może tutaj mieć pewien problem z tym, co my mówimy, tylko że proszę tu zważyć, że my nie mówimy, że to, to fajnie, że tak jest. My po prostu opisujemy pewną rzeczywistość. A ja mam takie pewne skojarzenie, bo tej nie znam, tej, 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 ale teraz mi się przypomniało, to, 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 że, że rzeczywiście nawet jakieś badania były, że Raisa Maksimowna, no to już w ogóle był w opinii właśnie kobiet dramat. Otóż tak się składa, że ja spędziłem znaczną część swojego życia, swojego dzieciństwa w krajach arabskich. I znam dziesiątki historii, kiedy to konsulowie pracujący u mojego ojca w ambasadach no, wywozili polki, które związały się z mężczyznami w krajach arabskich, bo nie zniosły tego takiego systemu, gdzie były pozbawiane praw. Otóż w momencie, w którym tam się zawsze pojawiał w zasadzie w każdej historii następujący schemat, kiedy one się zaczęły buntować przeciwko temu, że ten ich arabski książę, podkreślam, były też i szczęśliwe, dobre małżeństwa, ale to było, to nie było tak, było bardzo dużo złych, złych historii. Nie, nie, nie chcę tutaj proporcji ważyć, ale ich było po prostu sporo. Otóż we, w opowieściach tych kobiet, które chciały uciec yy, i nie stracić dziś, na całe życie dostęp dziecka, zawsze pojawiał się motyw innych kobiet yy, w rodzinie, yy, które yy, bardzo pilnowały, żeby ona sobie nie pozwoliła na niezależność. Yy, I yy, pamiętam taką historię, kiedy. Mój ojciec wywoził ze mną, ja byłem wtedy studentem z Libii, Polkę. Robiliśmy to, dlatego że nikt nie podejrzewał, że ambasador będzie wywoził. No i mówiąc krótko, opowieści tej kobiety były dramatyczne. To jest, to jest dokładnie ten sam schemat. Przepraszam, to zupełna dygresja, ale. To jeszcze ale... jedna dygresja do Proszę. tego, która też wystawi na próbę lewicową wrażliwość. Ale ja jestem któreś pokolenie związane z tradycją PPS-u, więc proszę traktować mnie jak swojego. My apelujemy do lewicowej hardości, a nie wrażliwości. No, ja bym powiedział nie hardość i nie wrażliwość, ale może jednak rozum. PPS miał rozum i miał wizję. Prawda. Prawdziwy PPS, stary PPS. No, ale wracając do rzeczy. Proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, która odróżnia Rosję od tego świata, do którego my przywykliśmy i którego doświadczenie przenosimy na wschód od Bogu. Po pierwsze, mamy do czynienia z zjawiskiem społeczeństw nie tylko chłopskich, bardzo tradycyjnym tego słowa pojęciu, takich feudalnych jeszcze. Mówimy o obszarze, gdzie jeszcze 150 lat temu była po prostu prawdziwa zależność, niewolna, niewydumana przez uczonych. Po drugie, mówimy, o innym typie społeczeństwa chłopskiego niż to, co my znamy. Na przykład sobie nie zdajemy sprawy, jaką rolę tam odgrywała wspólnota. A formy tego uwspólnotowienia bywały bardzo różne. W jakim stopniu ten straszliwy mit, którym straszono polskiego chłopa, że jak będą kołchozy, to i baby będą wspólne, który brzmi tak kuriozalnie, nie był wcale takim nonsensem z punktu. Doświadczenia różnych wspólnot syberyjskich, czy na przykład podkałukaskich i tak dalej. E, Właśnie tak. I to nie, nie, to nie chodzi o haremy, to chodzi o to, ale na przykład chodzi o to, że my w średniowieczu pożegnaliśmy się z instytucją snochactwa, tak naprawdę, no w epoce -nowożytnej, kiedy na przykład też wypełniał. Obowiązki męża, jak tego męża nie było i uważano to za po prostu część kontraktu ślubnego. Mamy bardzo dobrze potwierdzone takie przypadki w XX wiecznej rosji i to nikogo nie dziwiło. My żyjemy oczywiście w świecie wyobrażeń Łochow i cichy don, prawda, żołnierka, Ksinia i wszystko jest fajnie, kobiety wymansypowane i w miarę dzielne, i tak dalej. No to jak się czyta z tego obszaru prawdziwe relacje współczesne i tak dalej. Jak straszna była rola kobiet w tych właśnie stanicach kozackich, których mężowie poszli służyć w tym momencie do armii, to całkowite uprzedmiotowienie. I wszyscy się na to zgadzali. Ci mężowie idący do armii też. To jest to wszystko tłumaczy, to są tak wielkie zaszłości wielowiekowe, że tego się nie da tak szybko przeskoczyć. I w tym się właśnie wpisuje również to archaiczne, do którego nawiązał Witold, takie jak w krajach arabskich, ściąganie do tego piekielnego kotła tej emancypantki przez pozostałe tam się smażące niewiasty. To tak jak w tym przypowieści o polskim piekle, tylko to jest kobiece piekło. To spróbuję spuentować ten kobiecy wątek, bo nie mogę sobie tego odmówić. Sławną wymianą zdania, jaka miała mieć miejsce między Richardem Nixonem a Chowen Lajem. kiedy zaczęli sobie spekulować, co by było, gdyby prezydent Kennedy nie zginął w zamachu. I Chowenlaj powiedział, no na pewno jedna rzecz bo potoczyłaby się inaczej. Nie sądzę, żeby panu nazist chciał się ożenić Madame Chruszczow, gdyby to Chruszczow zginął w zamachu, a nie, a nie Kennedy. Zwróciłbym się teraz w innym kierunku, pozostając pozostając wśród Watachy. Mianowicie, no, wy, wyciągam też z panów wypowiedzi, że Watacha nie jedno ma imię. I że są tam też frakcje. I z lektury książki yy, tuszę, że tacy ludzie jak Naryszkin, jak Surkow, wcale się do wojny przeciw Ukrainie nie palili i wcale tego, co się dzieje na Kremlu, nie oceniają pozytywnie. To czy z tego. Mamy wnosić, że istnieje tam jakiegoś rodzaju systemowa i opozycja, która ma własny program i ma jakąś szansę ten program realizować kiedyś? Jeżeli chodzi o opozycję w znaczeniu takim jak myślimy o opozycji politycznej, to nie, czy coś takiego w Rosji de facto dzisiaj już nie istnieje. Ja bym powiedział, że to jest ruch dysydencki, a nie opozycja. Opozycjoniści albo są na imigracji, albo są w więzieniu. Ci, którzy są wewnątrz, w zasadzie stracili jakiekolwiek szanse. Co więcej, i to trzeba wyraźnie powiedzieć: jak będzie casting na następnego przywódcę, to ten casting będzie przeprowadzony w ramach elity władzy, a nie w ramach społeczeństwa rosyjskiego, czyli to z elity władzy wyjdzie kolejny przywódca. Być może będzie. Miał dla nas oblicze lepsze. Być może gorsze, tego nie wiemy. E, e, czy istnieje wewnątrz systemowa opozycja? Bo to drugie, Domyślam e, się, że pan bardziej o to pytał. E, czy jest kanalizm? E, nie, Canari No, chociaż sądząc po tym, co Amerykanie wiedzą, to, to, to i Kanarisa można by zacząć szukać, a, Aczkolwiek ja raczej szukałbym może Waltera Schellenberga, bo Schellenberg w przeciwieństwie do Canarisa nie zdradził aż do, do momentu, do którego to już nie była zdrada, tylko całkiem sprytne działanie. To, jeśli już to bardziej Schellenberg, a nie, a nie Canaris, a może nawet postać, która mnie niezmiennie fascynuje, czyli Karl Wolf. Yy, bo on na kilka dni przed końcem yy, dopiero jakby zmienił. Chociaż nie, on w zasadzie w Szwajcarii się z Dalesem spotykał już wcześniej. No dobrze, to, to jakby yy, ja bym powiedział w ten sposób, bo yy, w tle tego pańskiego pytania jest pytanie, którego pan nie zadał, yy, więc yy, tylko że już raz sam sobie zadałem pytanie i na nie odpowiedziałem i to była dygresja, więc jeżeli to będzie dygresja, to proszę mnie, że tak powiem, zdzielić po głowie. To znaczy, czy możliwy jest bunt elit? No nie, nie jest możliwy. Eee, przynajmniej nie na tym etapie. Eee, w mojej opinii do tego buntu może dojść, e, jeżeli e, Władimir Putin odstrzeli arcyksięcia Ferdynanda. Czyli mówiąc krótko, jeżeli e, wystraszy elitę tym, że on e, może być naprawdę Stalinem, a nie tylko Kwazistalinem. Stalinem. Do, bo, dopóki ten totalitaryzm rosyjski dotyczy Kaukazu, prowincji albo tych, którzy są przeciw, ale nie dotyczy relacji wewnątrz elity, dopóty Putin jest bezpieczny. I dlatego też on nie przekracza tej linii. Bo wierzę, właśnie wtedy mógłby, mógłby doprowadzić do zaczynu takiego buntu. Dlatego też w ramach na przykład rosyjskiej propagandy, wbrew pozorom, istnieje pewien zakres dyskusji. Oczywiście to jest zakres dyskusji w ramach określonego paradygmatu, czyli innymi słowy, wszyscy jesteśmy za specjalną operacją wojskową w cudzysłowie, prawda? A dlaczego? Ano dlatego, że jak w którymś momencie trzeba będzie poszukać kozła ofiarnego, nie w takim znaczeniu, że to będzie jak Tuchaczewski, czyli że się go odstrzeli, ale że się go tam ześle gdzieś na, do Republiki Kareli, żeby tam pełnił jakąś funkcję, no to trzeba będzie przetestować reakcję reszty elity. Czyli trzeba będzie trochę na niego naszczuć, a potem zobaczyć, co się dzieje w mediach. Czy inne frakcje go bronią, czy też mówią, e, w zasadzie do Kareli niech jedzie. No i wtedy on zostanie albo zostanie wicepremierem rządu tam u siebie, prawda? To mam na myśli szojgu, prawda? Także także tak istnieją pewne różnice zdań. Nie one nie oznaczają, że Rosja się zmieni na no lepsze w takim znaczeniu, jakbyśmy chcieli, żeby się zmienić, żeby się zmieniła. I Władimir Putin w mojej opinii, oczywiście mogę się mylić, ale w mojej opinii pewnej granicy bezpieczeństwa, po prostu granica bezpieczeństwa elit jest tożsama z, bezpiecze, z granicą bezpieczeństwa władzy Władimira Putina. Mhm. Czyli dlatego Surkow jest w areszcie domowym, a nie w łagrze? Tak. Bo jest jednym z nas. Bo jest jednym z nas, przy czym wiedzieliśmy, że był w areszcie domowym. Teraz się pojawiły informacje, że gdzieś był widziany. No bo no areszt domowy, aresztem domowym, ale no akurat Surkow może nie był szczególnie łasy na tego rodzaju, ale no i no jak, no jak długo można nosić jednego Rolexa na Boga? No? Mhm. Mm no, w zasadzie prawie wszystko zostało zdiagnozowane i powiedziane. Ja bym zwrócił jednak uwagę na jedną jeszcze okoliczność. Kiedy posługujemy się pojęciem systemowej opozycji, to w ogóle zakładamy, że właśnie ma ona jakiś charakter szerszy. Nie mówimy o pojedynczym Surkowie, czy pojedynczym Naryszkinie, pojedynczym Malkontencie, tylko wyobrażamy sobie jakoś grupę tam sobą powiązaną, wspierającą itd., Otóż bez wątpienia mamy, co jest naturalne i zgodne z tradycją każdego autorytarnego dworu i nie tylko autorytarnego, mamy różne frakcje, mamy grupy interesów, mamy też potężnych polityków, którzy patrzą na to jednak trochę z góry i jeżeli kiedyś wezmą w tym udział, to raczej jako arbitrzy. Nie uczestniczą w tym wszystkim w przeciąganiu Liny, czyli zwracaniu na siebie uwagi prezydenta zasługiwania się. Natomiast, natomiast nie ma ani jednego środowiska, ani nawet jednej grupy trzyosobowej, którą byśmy tu mogli Państwu zaprezentować, połączonej wspólną ideą i jakoś tam kontestującej to, co się dzieje i stanowisko prezydenta. Oczywiście nie. Oni wszyscy się zgadzają na agresywną politykę, a drugi, co ich łączy, to to, że oni wszyscy nie zgadzają się na wspólną klęskę. I dlatego może nie do końca bym się tutaj zgodził, zgadzając się, bym się nie do końca zgodził z Witoldem, że Putin może spać... Tak, zupełnie spokojnie. A zupełnie nie. Zgadam. Bo to nie chodzi o pozycję, To nie chodzi o pozycję, nie chodzi o żaden e, wielki w łonie tej e, elity spisek. Natomiast w dziejach Rosji i Związku Radzieckiego mamy jednak zupełnie nieoczekiwane i udane usuwanie wydawałoby się silnego przywódcy. E, no jednak usunięcie Chruszczowa było usunięciem modelowym. I nagle w pewnym momencie się okazuje, że niekwestionowany lider dowiaduje się tak naprawdę na przechadzce od Mikojana, że ma za sobą tylko jego głos i jego głosu też nie ma, bo Mikojan nie oszalał. No prawda? W związku z czym takie jeszcze spontanicznie powstają. Niekiedy. Odstrzelenie w grę oczywiście przez Putina kogokolwiek nie wchodzi. I tu rzeczywiście jest ta czerwona linia. Natomiast córkowe. Surkow to nie była w momencie, kiedy odsuwano opozycja, bo on już niczego nie artykułował. On po prostu nie chciał już w tym uczestniczyć. A z racji swoich ostatnich funkcji no nieprawdopodobnie dużo wiedział. I tutaj chyba nie bardzo wiedziano, co zrobić z człowiekiem, który jest współautorem polityki, współautorem doktryny, współautorem programowych haseł o tych wszystkich demokracjach prawda? i tak dalej. I nagle się okazuje, że on w zasadzie jest poza grą własnego wyboru. On się w tym nie odnajduje. Dodam również, że wedle moich obserwacji, raczej nie obserwacji, takich cichutkich doniesień, to nie jest takie pewne, czy go gdziekolwiek widziano. Na to pewniejsze jest to, że na przestrzeni roku nie widział go nikt z ludzi mu naprawdę bliskich. Dawnych jego współpracowników nie ma dostępu do niego. Oczywiście to, co się pan tu spytał, zesłanie do łagru w żaden sposób w grę nie wchodziło, bo tego typu działaczy nie słano do łagru i to na żadnym etapie historii rosyjskiej. E, no, chyba, że w XVIII wieku, ale to do drewniane chatki na Syberii jest tam mniej szykowa, prawda? E, no, ale to była zupełnie inna sytuacja. E, natomiast natomiast e, można postawić w tej sytuacji sprawę inaczej. A czy mamy absolutno pewność, że Syrkow żyje? Panowie, zbliżamy się, jeśli mogę, do końca, a ja mam pytanie, które rozwija też trochę ten wątek i pozwala się od niego płynnie odbić. No to jeśli nie bunt elit, to co z buntem oddolnym? A to pytanie z kolei łączy się z jeszcze jednym. Co z fantazjami o dekolonizacji Rosji, jak dzisiaj modnie mówi się na zachodzie, na, o rozparcelowaniu istniejącej federalnej struktury na mniejsze republiki, i upodmiotowienie w ten sposób ludów, które przeciwstawiane są tej rosyjskiej większości. Ja sam o tym zrobiłem w ostatnich miesiącach kilka rozmów i jestem bardzo ciekaw panów zdania. Zarówno o te fantazje, że rosyjskie społeczeństwo się zbuntuje i wypowie posłuszeństwo liderom i Kremlowi, mówiąc wprost. sam nie słyszałem, że choćby stanie się to w obliczu sankcji i wyjście z Rosji zachodnich marek i firm i odebrania zwykłym Rosjanom możliwości konsumowania, w co nigdy nie wierzyłem, ale też co z tym drugim, być może bardziej z punktu widzenia elit, niebezpiecznym elementem, czyli tendencjami odśrodkowymi, nacjonalizmem i żądaniem narodowej czy etnicznej suwerenności na poziomie republik. To ja może odpowiem, jak chodzi o bunt oddolny, to ja go nie widzę, przynajmniej nie teraz. Gospodarka owszem buksuje, ale to jest jeszcze long, long way to Tipperary. A jak chodzi o te, o, te, o ten prometeizm nasz współczesny, to się skończy tak samo jak ten poprzedni. Natomiast gdyby powstał Instytut Rozpadu Rosji, to ja bardzo chciałbym honorowym prezesem uczynić profesora Hieronima Grale. Ja mam 48, to tak spokojnie do emerytury, by tam dobra pensja była. Tutaj panowie, jako ciut do mnie młodsi, byście przejęli w którymś momencie Instytut. Zapraszali mnie, do momentu, do którego jeszcze coś bym kojarzył na jakieś gościnne wykłady, żebym sobie robił na emeryturze. No, i tak ogólnie, jak słyszę w Polsce, przepraszam za, 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 za taki złość, że będę się wyzłośliwiał. Modę teraz na zajmowanie się tym, to myślę, że to jest genialny pomysł. To znaczy, można zorganizować bardzo dużo konferencji, napisać bardzo dużo tekstów, i one co więcej mają tę zaletę, że sprawdzą się, nie sprawdzą się, nie ma żadnego znaczenia. I można znów zajmować się czymś, co jest nieweryfikowalne, a jak nie wyjdzie, to przecież my napisali, że nie wyjdzie, bo wyjdzie tylko, że nie dziś, bo to jest plan na długie lata więc ja jakby zgłaszam swoją kandydaturę to też nie trzeba będzie dużo pisać Izak Deutscher powiedział, że Trocki był tak wielkim wizjonerem że do dzisiaj jeszcze żadna z jego wizji się nie spełniła no ale oczywiście się spełni no więc, więc mam wrażenie, że w naszej w naszym badaniu Rosji no jest trochę specjalistów właśnie zajmowania się ja dlatego napisałem książkę z Hieronimem Gralą, bo on się zajmuje rzeczywistą rzeczywistością, a nie wyimaginowaną. Nie widzę żadnych podstaw, nie widzę interesów elit, nie widzę tych tendencji. O tym, jak to się historycznie układało, to zaraz będzie w stanie profesor Grala dodać kilka uwag od siebie. Wydaje mi się, że jeszcze jednak jeden bardzo istotny element, otóż mniej więcej miesiąc temu e, przeglądałem sobie e, przedostatni numer Foreign Affairs, e, czyli poważnego pisma, e, no przez lata kojarzonego jako taki nieoficjalny organ CIA. No dzisiaj to już tak nie jest, ale kiedyś tak e, było. I tam było napisane, dlaczego nie należy dopuścić do rozpadu Rosji, dlaczego w interesie naszym świata zachodu nie byłoby żeby się Rosja rozpadła. A potem sobie wziąłem polskie czasopismo o wschodzie i był artykuł o tym, że no to się zajmiemy teraz rozpadem Rosji. No więc jakoś, jakoś bardziej wierzę w amerykańską analitykę, to po pierwsze, a nawet gdybym bardziej wierzył w naszą, to bardziej wierzyłbym w to, że to oni będą mieli coś do powiedzenia, niż my będziemy mieli coś do powiedzenia Mówiąc krótko, uważam te wszystkie wizje rozpadu Rosji za absolutną szkodliwą fantasmagorię. Co więcej, uważam ją za cynicznie wykorzystywaną fantasmagorię, która ma właśnie spowodować, że zamiast się zająć realem, bo z realu ludzi można rozliczyć. To znaczy, można na przykład, ja bym bardzo chciał, żeby ci, którzy o tym opowiadają, dyrdymały, przepraszam, Zajęli się tym, co mamy zrobić, żeby zarobić na odbudowie Ukrainy. Tak? Albo co mamy zrobić, żeby wyciągnąć Andrzeja Poczobuta z więzienia? Już nie wspomnę o tym, że może lepiej niech oni się tym nie zajmują, bo mogliby jeszcze ewentualnie wpaść na trop, że kiedyś wpadli na pomysł, że może, że może nam polską mniejszość wykorzystać do obalenia Łukaszenki. W związku z tym, bo to ci sami ludzie. To byli też ci sami, którzy wymyślili, że należy na Łukaszenkę postawić. Yy, I tak dalej, i tak dalej. tak? Można by się zająć, co zrobić, że, żeby jak wygramy na, jako Zachód na Ukrainie, to żeby całkiem nie przegrać na Białorusi. Moglibyśmy się zająć tym, co zrobić, żeby pomiędzy uwielbieniem dla polskiej mniejszości z jej liderami włącznie na Litwie, a porzucaniem tej mniejszości, yy, znaleźć jakiś złoty środek. tak? Witek, mówisz rzeczy bardzo niepopularne, bo jeszcze ktoś Cię zapisze do obozu realistów, no za A to, ja nie jestem, zajmujesz ale się ja jestem, Ale Ja się bardzo I chętnie nie. zapisuję do tego obozu realistów z zastrzeżeniem, że ja nie mam <coughs> nic wspólnego z tymi realistami w Polsce, którzy nie rozumieją czym jest realizm i rozumieją realizm w sposób bardzo prymitywny, to znaczy taki, że patrzą sobie na rzeczywistość i mówią, o to jest realistyczne, to to trzeba robić. Realizm polega na tym, że najpierw wybieram co jest w moim interesie, a później wybieram najbardziej realistyczną drogę realizacji. Ale wychodzę od interesu. Natomiast my mamy realizm prometejski, mamy realizm magiczny, mamy realizm moralnych zwycięstw, czyli że jednak nic nie wyszło, ale mamy moralne zwycięstwo. Ja bym żebyśmy mieli taki po prostu realizm, który oznacza, że coś załatwimy i obawiam się, że my w polityce wschodniej w polityce wschodniej jak w soczewce widać niestety polską głupotę. Tak powiem wprost. Takie właśnie, że nam nic nie wyszło na przykład na Białorusi, ale przecież wygraliśmy na Białorusi. No to jest naprawdę tego zwycięstwa nie widzę, tak? Jak rozumiem, pomijamy to zwycięstwo. Mówiąc o tym zwycięstwie, staramy się zapomnieć, że Kijów był atakowany od północy, prawda? A nie z jakiegoś innego kierunku. Tyle ode mnie, a o historii, to. to, to nawet nie śmiem konkurować z wiedzą profesora grali. No, to jak ta historia w parze ze mną została wywołana do tablicy, to zacznijmy od prostej konstatacji. Ile razy w Rosji nowożytnej i nowoczesnej nastąpił rzeczywisty bunt ogólnospołeczny na miarę jakiejś rewolucji itd. Tak I nagle się okazuje, że przecież nikt nie może w tych kategoriach patrzeć na jakiegoś tam Bołotnikowa, Pugaczowa czy innego raz Putina, przepraszam. Um, ja miałem mi myśli, oczywiście, Riazina Stieńka. Um, pewnie raz Putin miałby większą skuteczność. Akurat. Natomiast e, nawet rewolucja październikowa nie do końca pasuje do tego scenariusza, bo to, że wybuchnie wojna domowa, to wcale nie oznacza, że nastąpił wielki zryw społeczny przeciwko e, władzy, przeciwko monarszej, i tak dalej. Akurat Bardziej nie Bardziej wojskowy wojna... stanu. Znaczy, nawet powiedziałbym polityczny pucz, no bo lutowa miała cechy wojskowego zamachu stanu i też zamachu elit raczej. Bardziej stąd ta abdykacja cara w wagonie i tak dalej, wśród generałów, czyli filarów władzy, to takie promemoria dla Włodzimierza Włodzimierzowicza. Ale to nie jest żaden bunt i żadna um, reakcja społeczna. E, pada argument, że klęska w wojnie. E, koszt tej wojny może spowodować e, eksplozję społeczną. No, Rosja ma pewne doświadczenie w przegrywaniu wojen, e, które jednak nie zmiotły rządu. Wojna krymska nie zmiotła, spowodowała liberalizację. Wojna klęska z Japonią, straszliwie haniebna, straszny szok dla społeczeństwa, spowodowała dwuletnią tak naprawdę wszystkiego liberalizację. Systemu władzy i efemeryczny parlament, i tak dalej. Nie zmiotła tej władzy. Klęska straszliwa w 1941 roku nie zachwiała wcale władzą radziecką. I tak można by mnożyć. W związku z czym trudno sobie wyobrazić jakieś takie warunki, w których pod wpływem klęski właśnie na Ukrainie, nagle społeczeństwo eksploduje. Powiem więcej, e, dwa najbardziej masowe, angażujące społeczeństwo wydarzenia w moim życiu w Rosji, jakie pamiętam, e, to wojnę Jelcyna z parlamentem, Gigantyczny tłum stojący dookoła, gdzie się dało, i obserwujący, jak te czołgi e, naparzają po gmachu. W gruncie rzeczy to było teatrum. Oni wcale w tym nie uczestniczyli. jak ci oblegani w środku mieli nadzieję, że może się społeczeństwo jakoś włączy, całkowicie złudno. Społeczeństwo w ogóle nie, nie uczestniczyło w tym wszystkim. No, chyba że. Sokoły Żyllnowskiego, które chodziły i prosiły o danie im broni, żeby mogli się włączyć do zwycięski sztorm. I drugi przykład, i to jest rzeczywiście takie, to zrobiło w na mnie kolosalne wrażenie, kiedy demokratyczna Rosja potrafiła wyprowadzać na manifestacje moskiewskie, pokojowe manifestacje, tak właśnie 500, 600, 700 tysięcy. To, to Pytanie, gdzie teraz to wszystko jest? No, tego już od dawna nie ma, po prostu dlatego że minęło 30 lat, społeczeństwo rozwinęło się w innym kierunku. Myśmy myśleli, że buduje się społeczeństwo obywatelskie. Ignorowaliśmy fakt, że społeczeństwo obywatelskie wedle zachodniego scenariusza można budować na podstawie pewnych zbiorowych nawyków, tam szacunku właśnie takiego innego typu prawa, przedstawicielstwa, samorządności itd. Ono się nie bierze od pieska astralnego. To nie jest po prostu deus ex machina przecież. To jest tradycja ustrojowa i społeczna idąca przez stulecie, jeżeli nie przez tysiąclecie. Tu był inny scenariusz rozwoju społecznego. I ostatnie. Jeżeli mowa o tym potencjalnym rozpacie. No znowu zaczynając od tego, że potężne kataklizmy e, nie doprowadziły ani klęska w pierwszej wojnie, ani haniebne dwa lata i drugiej wojny, nie doprowadziły do jakichkolwiek ruchów tektonicznych wśród, jak my mówimy, narodów zniewolonych. To jest bardzo potężny problem. Jak się mówi o dekolonizacji, to siło rzeczy nawiązuje się do procesu kolonializmu i rozpadu kolonializmu po II wojnie światowej. No ale tam były lokalne elity tego, które tego chciały i były społeczeństwa, które się czuły eksploatowane i które eksploatowane oczywiście były i które wiedziały o co walczą. Natomiast e, jak ja słyszę, że mają się zbuntować i pójść na swoje, na przykład w Tatarstanie, to ja się pytam, kto? Ja w Tatarstanie bywałem wielokrotnie, łączą mnie jakieś kontakty z ojczystym kazańskim, no i też to rodzinne i historyczne, więc pytam się, kto i dlaczego ma się i, i w jaki sposób mają, oni się mają z tego imperium wyswobodzić. Ale to jest jeszcze pół biedy. Niedawno mieliśmy taki sondaż że, yy, i radosny komentarz, że właśnie pięć regionów yy, demonstruje największą chęć zerwania więzi z tym kolonialnym, opresyjnym systemem. Największą moją radość wzbudził termin polskiemu czytelnikowi nic nie mówiący, czyli Ingria. Co to jest Ingria? No to jest historyczna z czasów wojny północnej, z czasów rządów sporów, wojen ze Szwecją nazwa pewnego obszaru, którego centralnym miejscem jest Sankt Petersburg. Wizja, że Sankt Petersburg ma w sobie potencjał, żeby się oderwać w ramach dekolonizacji, świadczy, że wnioskujący, postulujący coś podobnego, po pierwsze, nie wie co to jest kolonializm, nie wie gdzie leży Ingria. Nie wie, co jest, z czym się je Sankt Petersburg. I o 20 innych rzeczach i warunkach koniecznych też pojęcia nie ma. Opowieści y, o możliwych scenariuszach, y, rzucone na mapę, ja już nie chcę mówić, jak się ma do historii regionów i składowych części Rosji, ta mapa najczęściej produkowana. Gdzie pojawiają się, jakaś tam republika Uralu i tak dalej. Czy ktoś się na Boga zastanowił, co łączy z, z sobą ludy z północnego i południowego Uralu? No. Przecież to są wizje krojenia nożycami mapy bez uświadamiania sobie pewnych zjawisk etnicznych, cywilizacyjnych, Ale kulturowych. Tak też wyglądały kolonijne. prawdziwe dekolonizacje. No zupełnie. Niezupełnie. Prawdziwą dekolonizację na przykładzie Imperium Radzieckiego to myśmy przerabiali na początku lat 90. Może nie skończono i ograniczono, ale jednak tak, bo z imperium wyszły te części, które miały pewną globalną świadomość. A więc można było ja już nie mówię tu o Ukrainie czy Białorusi, ale właśnie o środkowoazjatyckich. On miał jeszcze jedną rzecz. Nieoczekiwanie dla wielu obserwatorów, właśnie wtedy kolejny raz się okazało, jak krótką spódniczkę albo krótki rozum ma ówczesna kremlinologia. Zdziwienie, że Kirgistany, Uzbekistany i Tadżykistany mają elity polityczne, które są w stanie artykułować te postulaty i poprowadzić za sobą przynajmniej wówczas społeczeństwo. Jeszcze większe zdumienie pamiętam moich kolegów z porządnych ośrodków amerykańskich, którzy mówili, słuchaj, mówi jak to jest? Mówi, jak to jest możliwe, że nagle się okazuje, że wśród tej elity pojawiają się ludzie, którzy zwracają się do swoich rodaków i mówią, słuchajcie, ale w ogóle to my mamy sobie cząstkę świętej krwi Dzingizhana na przykład. Nagle się okazało, że w tych anachronicznych i mało, mniej niż Moskwa i Petersburg kontrolowanych społeczeństwach, miejscowe elity w takiej czy innej postaci przetrwały. Że potomek Bija stawał się sekretarzem Rajkomu, a wnuk wielkiego Mufti'ego sekretarzem ideologicznym. Oni zachowali pewną zdolność konwergencji. Otóż na tym obszarze, o którym mówimy, Federacji Rosyjskiej, ja podobnych mechanizmów nie widzę. Jest jeszcze jedna sprawa. Te obszary, o których my tutaj mówimy, odwołują się do modelu niezmiennego, modelu geograficznego państwa rosyjskiego mniej więcej już od lat 80. XVII wieku. To jest ten rdzeń, od Smoleńska powiedzmy tak, do Amuru. To traktat Androszowski i tam Gołowin zawierający e, pokój z mandarynami. Nigdy spoistość tego rdzenia się nie zachwiała. Jeśli, I warto o tym pamiętać. Jeśli można, ja powiem brutalnie. Opowiadanie o rozpadzie Rosji jako o projekcie, którym powinniśmy się zajmować, a zajmują się tym rządowi yy, politolodzy, to jest albo głupota, zakładając, że ktoś w to wierzy, albo geszefciarstwo, bo chodzi o stworzenie Instytutu Rozpadu Rosji, czy jakkolwiek to się będzie nazywać, parę etatów, a jak wiadomo, jak w Polsce, w Warszawie ktoś dysponuje na przykład 30 etatami, to jest już potężny. No. 30 mniej więcej. Albo jest to konformizm, dlatego że to jest miłe sercu pisowskiemu, albo, i to jest najgorsze, jest to wrzutka agentury. Dlatego, że jak przyjdzie do rozmów, a przyjdzie do rozmów, to jeśli jest jakieś, jakaś metoda, żeby wyeliminować Polskę z tych rozmów, Między Zachodem a Rosją. To jest najlepszy sposób. Dlatego, że w tym momencie Rosjanie wiedzą, ale przecież to są świry. Ale nawet nie będą musieli tego powiedzieć, dlatego że zanim to powiedzą, ktoś w Departamencie Stanu zrobi notatkę. To są świry. Czytamy to w Foreign Affairs. E, e, to znaczy oni to wiedzą, tak czy owak, od kiedy w, wezwaliśmy ich ambasadora, żeby im powiedzieć, żeby TVNowi owi uwagę zwrócił. No ale powiedzmy, że to jeszcze od biedy może zapomną. Ale jak im zaczniemy mówić, no to teraz się zajmiemy rozpadem Rosji, a oni spojrzą, ile ta Rosja ma głowic nuklearnych, to oni się za głowę złapią. I to jest bardzo dobra metoda, żeby wyeliminować Polskę. Z jakiegokolwiek. I e, e, proszę zwrócić uwagę, jest jeszcze drugi bardzo sprytna, bardzo sprytna metoda i to bardzo często są podobne środowiska. Otóż ja słyszę, wyrzućmy ambasadora Rosji. Ambasador Rosji jest wyjątkowo niesympatyczną postacią. Tylko problem polega na tym, że nikt się z nim nie spotyka i tak szczerze, no to co? No coś tam mówi, no jakie to ma znaczenie? Ale przecież jeżeli wyrzucimy ambasadora Rosji, to oni wyrzucą polskiego ambasadora. A to oznacza, że my stracimy słuch. Nie będziemy wiedzieli, co się tam dzieje. Nie będziemy y, mieli człowieka, który się spotyka z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, z ambasadorem Niemiec, bo nawet jak się z Rosjanami nie spotyka, to on się spotyka w korpusie dyplomatycznym i, i się dowiaduje. I to jest też świetny pomysł na wyeliminowanie nas z gry y, w momencie, w którym ta wojna się będzie kończyć. A ona się w którymś momencie nie wiem, czy to będzie za rok, czy za dwa, czy za trzy tego nie wiem. I dlatego, jak ja słyszę takie radykalne głosy, one są zawsze takie podlane, takim bardzo antyrosyjskim, no bo za każda agentura musi być bardzo antyrosyjska, to logiczne, prawda? No bo inaczej mogłaby się wysypać. To ja mam takie zawsze obawy. Czy to przypadkiem nie jest, że ktoś nam to sufluje, ale z wa. Yy, więc yy, mówiąc krótko, uważam zajmowanie się tym za coś wyjątkowo nieodpowiedzialnego, bo. Zajmowanie się polityką zagraniczną nie polega na zajmowaniu się tym, czego by się chciało, co się marzy, co się śni. Nie, nie, nie polega na strzelistych aktach wiary, tylko na zajmowaniu się realem. Tylko problem polega na tym, że niestety część opinii publicznej nie rozumie tego. I strzeliste akty wiary to jest coś, co się bardzo dobrze w Polsce sprzedaje, więc, więc jeżeli to jest rosyjska wrzutka, mam wrażenie, że to jest rosyjska wrzutka, to niestety, ale ona się nakłada na pewien rodzaj niedojrzałości w myśleniu o polityce zagranicznej, i dlatego bardzo przestrzegam przed tego rodzaju fantasmagoriami. No, jest takie przysłowie o rachunku robionym bez gospodarza. Jeżeli my poważnie traktujemy narody Rosji, te narody skolonizowane, to nie możemy tego rachunku robić bez nich. Nie możemy na siłę zakładać, że o niczym innym nie marzą, a mianowicie o tym, żeby pójść na własny rozrachunek, stać się e, samodzielnymi bytami państwowymi i tak dalej. Nikt sobie nie zadaje pytania z tych ekspertów o których mówił mój kolega, jak to się stało, że na całym Kaukazie, który miał wspólne doświadczenie historyczne mieszczące się podobnym przedziale czasowym jedynie czeczenia stanęła do walki zbrojnej, a już próba przeniesienia działań wojennych do Dagestanu, który kiedyś miał długie tradycje oporu przeciw Rosji, zakończyła się totalnym blamarzem tej akcji. I to można by mnożyć takie obserwacje. Poza tym ktoś, kto Rosję zna przede wszystkim z lektur artykułów swoich anglosaskich kolegów i kto nie bywał w rosyjskim interiorze i nie widział ku naszemu zdumieniu, Głębokiego przekonania Jakuta, Buriata, Czukczy, Czuwasza, Mordwina i tak dalej, że jednak do nich też należy cząstka pewnego wielkiego dziedzictwa i naprawdę nie chodzi o Puszkina na Szczajkowskim. Politycznego dorobku uczestnictwa w potędze i w zwycięstwie. No to ten ktoś, kto tego nie widzi. No albo rzeczywiście naraża się na zarzut całkowitej nieprzydatności zawodowej i tempoty, bo już nawet nie głupoty, to już jest tempota. No albo tak jak tutaj przedmówca wskazał. no Co prawda jest jeszcze stan pośredni w Itoldzie. Klasy nazywał to pożyteczni idioci. Mhm. No, bliżej naszego kręgu cywilizacyjnego, to to, o czym Pan mówi, przywodzi mi na myśl Szkocję, o której mówiono, że Anglia zabrała jej niepodległość, ale w rozliczeniu dała imperium, więc Persaldo-Szkoci zaakceptowali ten układ, a jak imperium runęło, to dopiero zaczęli się zastanawiać, czy rachunek nie byłby po stronie niepodległości bardziej z ich punktu widzenia atrakcyjny. A jak już Szkoci, no to może i Walijczycy I tak dalej, i tak dalej No ale do tego też nadal jest nie daleko nie no, Ma pan, pan całkowitą rację hmm. Wystarczy przypomnieć sobie Jak długo e, Szkoci nie artykułowali Właśnie swoich aspiracji Po utracie niepodległości Co to znaczy utrata niepodległości? To znaczy kiedy? Wtedy no, kiedy, kiedy, kiedy Szkoc zajął tron w Londynie Czy to jest utrata niepodległości? Do, no to jest bardzo skomplikowane. Czy czyli dopiero wtedy, jak Stuartów stamtąd się usuwa? No dobrze, usunęło się, czyli jest mniej więcej prawie no, o 70 lat prawda, wojny jakobickiej, Tak, potem nie mamy żadnych sygnałów sprzeciwu, oporu i tak dalej i tak dalej. Po 1746 roku mamy Północną Brytanię. No no, zmierzamy powoli ku końcowej po rundzie podsumowań. Mi przychodzą trzy rzeczy, które tak bym sobie zanotował na marginesie tej rozmowy, które wydają mi się zajmujące. Pierwsza jest taka, że z tego, co panowie mówią, wyczytuję, jak głęboko nieprawdziwe były słowa Józefa Mackiewicza, że nie ma na tym świecie dwóch państw bardziej odmiennych niż Związek Sowiecki i Carska Rosja. I chyba mogę to rozciągnąć w drugą stronę, że nie jest też tak, że bardzo odmienne są Związek Sowiecki i Rosja putinowska chyba bliżej prawdy był kocharzewski który pisał o czerwonym caracie o białym caracie co najwyżej może jeszcze będzie brunatny druga sprawa jeśli chodzi o rozpad Rosji też bym chyba nie chciał żeby to Tarstan został mocarstwem atomowym a trzecia sprawa o ile jakoś tak intuicyjnie czuję sympatię dla rosyjskich demokratów może lepiej, że Rosja demokracją nie jest, bo gdyby nią była, to nie wiem, czy Rosjanie nie wybraliby sobie własnym sumptem jeszcze gorszego szaleńca, czy prawdziwego szaleńca na prezydenta wtedy. No, istnieje taka szansa, aczkolwiek ja bym mimo wszystko tej demokracji Rosjanom życzył, chociaż rzeczywiście opowieść, że demokracji nie toczą wojen no, prawdziwa prawdziwe nie jest. Bo niektóre jak najbardziej. A zdarza się, że i zdarza się, zdarzało się, że i braliśmy w nich udział, aczkolwiek też powiedzmy, że oczywiście one miały inny charakter, i te wszelkie porównania wojen toczonych przez Stany Zjednoczone i przez Rosję obecnie na Ukrainie, no to jakby no nie można ich porównywać. No moi no, są, nasi Twitterowi są, krytycy mówią o mnie to O mnie mówią na to Lewica, więc ja mówię, że to nie jest Obelga. To jest całkiem trafne odzorowanie moich poglądów. My odcinamy ja by nie wyglądało. Jeszcze zrobimy e niepawim, więc. Mista, nie Mackiewicz mylił się fundamentalnie i wynikało to z jego sentymentu do Rosji, rosyjskiej kultury tak pojmowanej, jak ją zapamiętał. E Otóż on nie dostrzegł. A może nie chciał tego zauważyć, że jednak istotne elementy, e, powiedziałbym, państwowości rosyjskiej, bolszewicy przejęli. Umiejętnie się do nich odwołali ostatecznie w momencie najbardziej krytycznym dla państwa, czy w czasie wojny ojczyźnianej. E, zrozumieli. Jak ważna jest to kontynuacja, czego najlepszym dowodem jest e, pedałowanie prawda, na tym wątku Józefa Stalina pod koniec wojny, włącznie z prowadzeniem Wielkiej Rusi do słowa przedtem był wielkoruski szowinizm, a tutaj nagle Wielka Ruś poprowadziła nas do zwycięstwa w hymnie, prawda? E, I wydaje mi się, że tu wracamy do punktu wyjścia. Że ta Rosja jest w wielu hipostazach, ona się przepoczwarza i tak dalej, ale dla swoich poddanych, dla swoich obywateli, ale raczej poddanych niż obywateli, jest cały czas tym samym państwem, tylko w różnych fazach. Jest imperium albo imperium inspe. A jak mówił klasyk gatunku, czyli prawdziwy imperator Justynian Wielki. Imperium trwa tak długo, jak długo żyje chociażby w sercu jednego swojego poddanego. A coś mi się wydaje, że na wschód od nas jest więcej niż jeden poddany, który wierzy w imperium. Piękna kompozycja, kompozycyjna. sądzę, była doskonała puęta dzisiejszej rozmowy. Byli z nami autorzy książki Watacha Putina, profesor Hieronim Grala. I redaktor Dziękuję. Witold Jurasz. Dziękuję Wam panowie za obecność. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko wyjaśnię, Dziękujemy że ja pokazywałem rozumiem. książkę nie dlatego, że my nie chcemy obdarować e, naszych gospodarzy tymi książkami, tylko dlatego, że jeszcze nie dotarły, żeby nie było, że tacy jesteśmy wyliczeni strasznie. Dziękujemy. Nie, nie, ja, ja tylko dodam, że to nie jest przypadek odosobniony, bo w kilku miejscach, gdzie byłem ostatnio, też książki nie dotarły. Więc w tym momencie się bardzo cieszę, że jesteśmy online i nie muszę do tego dokładać kolejnego egzemplarza z własnej części. Jest też tak, że rozchwytywane książki można poznać po tym, że sami autorzy ich czasami nawet nie mają pod ręką. Tak się też zdarza. Wam ostał się przynajmniej jeden egzemplarz, choć biorąc pod uwagę popularność ostatniej książki, Witold, której byłeś współautorem, to może być tak, że i da się rozejdzie hmm. jak świeże bułeczki. I tego no. życzymy. I tego życzymy w imieniu bardzo. słuchaczy, których może których może też, jak was panów ponamawiamy, zgodzicie się prędzej czy później obdarować. Mówiłem to ja, Jakub Dymek. Był to podcast Dwie Lewe Ręce. Znajdziecie nas na platformach m.in. Spotify czy YouTube. Moje teksty zaś na dymek.substack.com A ja nazywam się Marcin Giełzak i dziękuję wam bardzo za życzliwą uwagę. Słyszymy się na tym kanale już niebawem. Jeszcze raz dziękuję panowie. Dobrego dnia i do usłyszenia. Dziękujemy.